Dobry wieczór Państwu. Środowy wieczór, godzina 20. To oznacza, że rozpoczynamy kolejne wydanie Akademickiego Zacisza. Dzisiaj poświęcone edukacji plenerowej albo outdoorowej. O tej kwestii terminologicznej za chwilę pomówimy, ale zanim przejdziemy do meritum, to pozwólcie Państwo, że powitam swoje gościnie, a moimi rozmówczyniami dzisiaj są. Powitam Was w kolejności alfabetycznej. Pani doktor Joanna Godawa z Uniwersytetu Śląskiego. Dobry wieczór, Joasiu. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Jest z nami doktor Katarzyna Kmita-Zaniewska z Uniwersytetu Gdańskiego. Dobry wieczór, Kasiu. Witam wszystkich serdecznie. Dobry wieczór. Jest z nami Marta Król, znana w sieci z strony Love Lasy. Dobry wieczór, Marto. Dobry wieczór wam. Dobry wieczór. I jest z nami Katarzyna Rosińska, znana między innymi dzięki stronie Rubecula, ale też Leśna Baza Wilczek. Dobry wieczór, Kasiu. Dobry wieczór, bardzo miło. Dobry wieczór. Jak zwykle bardzo proszę tych z Państwa, którzy są z nami na żywo, o dzielenie się komentarzami oraz o zadawanie pytań kierowanych pod adresem moich rozmówczyń. Ja wystąpię tutaj w roli pośrednika i będę starał się te pytania w trakcie rozmowy zadawać. Mamy jednocześnie taką prośbę, jeżeli są z nami osoby, które praktykują edukację outdoorową i ich działalność istnieje w sieci, bądź to w postaci strony facebookowej, instagramowej, bądź też strony internetowej, to mamy do Państwa taką prośbę, abyście zechcieli w czacie pod tym spotkaniem wkleić informacje o takich działaniach. Uświadamiamy sobie bowiem, że bardzo dużo jest działań z tego zakresu, tyle że te działania mają rozproszony charakter, no i chcemy wykorzystać to spotkanie również do upowszechnienia informacji o prowadzonej działalności. Pozwólcie, że rozpocznę krótko od takiego wątku osobistego. Jak wspomniałem, wszystkie praktykujecie edukację domową. Przepraszam, nie domową, moja myśl pobiegła gdzie indziej, edukację outdoorową, chociaż w tej edukacji outdoorowej jest też coś z edukacji domowej, pewnie ta zbieżność nieprzypadkowo się pojawiła, ale wszystkie praktykujecie edukację outdoorową. No i spróbujmy może kilka słów na ten temat powiedzieć. Joasiu, rozpocznę od ciebie. Przy twojej charakterystyce można przeczytać miłośniczka muminków, kociej szajki i rozwiązywania zagadek detektywistycznych, uwielbia kawę, schroniska górskie i rzodkiewki. Ja się zastanawiam, co łączy kawę, górskie schroniska i rzodkiewki. Oj, nie słyszę. Nie słyszysz nas? Zawiesiło nam Joasię na chwilę. Joasiu, czy nas słyszysz? Teraz tak. Przez chwileczkę miałam problem techniczny, ale myślę, że już... Dobrze. To ja wrócę wobec tego do tego określenia, które pojawia się w twojej charakterystyce. Określenia mówiącego, że uwielbiasz kawę, górskie schroniska i rzodkiewki. No i zastanawiam się, co łączy te trzy rzeczy i jak one się mają do edukacji outdoorowej w twoim przypadku. Schroniska uwielbiam przez moją babcię, która była taką zapaloną, taką jakby to można powiedzieć, podróżniczką, i ona w każdym schronisku zjadała jajecznicę i mówiła, że nigdzie tak dobrze nie smakuje jak właśnie w schronisku górskim. Więc ja też, mieszkając w górach, chodzę do schronisk, mam swoje ulubione i w takim schronisku kawa smakuje zupełnie inaczej. Po wysiłku i w takim jakimś miłym kątku, gdzie można sobie podziwiać góry i na nie patrzeć. I to jest też taki fajny moment na to, żeby obmyślać różne właśnie ciekawe inicjatywy, które potem wprowadzam w życie. A rzodkiewki to jest moja największa słabość.
To jest, ja uważam, że to jest warzywo doskonałe. I jak otworzycie moją lodówkę, zawsze znajdziecie tam rzodkiewki. A odkąd mam królika, no to dzielimy się rzodkiewkami pół na pół, to znaczy ja dołę, królik góry i nic się nie marnuje. Natomiast jeśli chodzi o edukację outdoorową i w ogóle takie działania związane z naturą i z taką właśnie zbliżaniem do tej natury, to ostatnio, przez ostatni czas właśnie jestem założycielką klubu czytelnika przy bibliotece tutaj u nas w Wiśle i mam ponad 20 cudownych, zaangażowanych dzieci, z którymi założyłam ogród na tarasie naszej biblioteki i tam dzięki pomocy dziadków i rodziców mamy wielkie donice, hodujemy poziomki, truskawki, szczypiorek i potem dzieci jedzą chleb ze szczypiorkiem i są po prostu przeszczęśliwe. I mimo że jakby na co dzień nie pracuję w placówce takiej, gdzie właśnie z dziećmi mogłabym realizować edukację outdoorową, to robię to niejako po godzinach z wielką taką pasją i radością, że znalazłam takie miejsce. Bardzo ci dziękuję. Jako drugą przedstawiałem Kasię Kmitę-Zaniewską. Kasiu, ty przez ostatnie 3 lata, to znaczy od roku 2019 do roku 2022 kierowałaś przedszkolem uniwersyteckim, w którym realizowałaś program edukacji outdoorowej, jeżeli można tak to określić. Realizowałaś jednocześnie podejście Reggio Emilia w tym przedszkolu. No właśnie, co możesz nam powiedzieć o realizowanej przez siebie działalności w tym zakresie? Tak, związana jestem z Uniwersytetem Gdańskim już od lat 18, ale muszę przyznać, że właśnie te 3 lata kierowania przedszkolem uniwersyteckim, ale też odpowiedzialność za stworzenie koncepcji, pedagogicznej koncepcji organizacyjnej, to było najcenniejsze, największe, najpełniejsze i takie ubogacające mnie bardzo doświadczenie. Podejście Reggio Emilia jest skoncentrowane na dziecku jako autonomicznym, kompetentnym, i fantastycznie łączy się to z edukacją outdoorową, ponieważ właśnie poza tą przestrzenią kontrolowaną przez nauczyciela w outdoorze, w terenie, w środowisku naturalnym, dziecko może pełniej wykorzystać tą swoją samodzielność i rozwijać się. Więc to współistnienie w pracy pedagogicznej i w działalności przedszkola uniwersyteckiego, podejścia Reggio Emilia, które wskazuje środowisko jako trzeciego nauczyciela, otoczenie i materialne przedmioty, które są w zasięgu dziecka, one dopełnione są przez kontakt dzieci z przyrodą. Uznałam za moją najważniejszą odpowiedzialność, najważniejsze zadanie, rozkochanie dzieci w przyrodzie i robię to. Robiłam to bezpośrednio, rozwijając też takie poczucie u nauczycielek i rodziców, którzy tworzyli społeczność przedszkola uniwersyteckiego, ale też stale od lat staram się angażować studentów i rozwijać w nich również pasję do działania w przyrodzie. Mamy taki przywilej właściwie, no pojawiło się coś nowego w przestrzeni kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, muszę o tym wspomnieć, aby nie zapomnieć już teraz, ponieważ na terenach zielonych pojawiły się ławki, pan rektor zdecydował, że warto taką infrastrukturę, wzbogacić taką infrastrukturą właśnie przestrzeń między budynkami wydziałów i między innymi ja wykorzystuję ją, zapraszając studentów i organizując zajęcia w terenie, więc docieram poprzez studentów również do najmłodszych i do placówek, w których oni w przyszłości też będą pracowali, więc mam taką misję i bardzo się cieszę z dzisiejszego spotkania. Niech się szerzy.
No właśnie z tych komentarzy, które Państwo zamieściliście, już wynika, że tych miejsc, które realizują tego typu edukację, jest bardzo dużo. Bardzo proszę o podawanie kolejnych, wymieniajmy się tymi informacjami. I jednocześnie płynnie przechodzę do Marty, której Love Lasy świętowały wczoraj 4. urodziny. Marto, co ciebie skłoniło do tego, żeby te Love Lasy założyć 4 lata temu i co tam się dzieje? Love Lasy to jest taka trochę wypadkowa tych wszystkich działań, które ja podejmuję, ponieważ od 6 lat tworzę takie edukacyjne projekty, które realizuję w oparciu o outdoor i edukację leśną, ale w placówkach nieleśnych. Takie, które mają bliski dostęp do przyrody, do lasu, ale nie są placówkami leśnymi. I jakby suma moich doświadczeń i potrzeba przekazania ich dalej, ale dorosłym, bo taki początkowo był zamysł Love Lasów, aby była to inicjatywa skierowana do nauczycieli, do rodziców, do dorosłych, żeby ich jakby zaciągać do tego lasu i przekonywać do tego, że jest w nim wartość i należy te dzieci tam zabierać. Potem to wszystko ewoluowało w takim kierunku, jak miało, czyli do tego doszły dzieci, spacery dla dzieci, wyprawy dla rodzin i tak to wszystko się potoczyło. Mm-hmm. I trwa już, jak powiedziałem, kilka lat, dokładnie 4. Świętujecie właśnie ten mały jubileusz. Pewnie wcale nie taki mały. No i jeszcze... Mały jubileusz, ale zawsze, tylko powiem, że zawsze świętuję to hucznie, bo cieszę się, że mam takie duże grono zielonych przyjaciół, takich, których znam i takich, których nie znam. I co roku organizuję ognisko w lesie dla wszystkich, którzy mają ochotę przyjść i pocieszyć się ze mną z tej małej rocznicy i przychodzi tam mnóstwo osób, które z daleka machają tylko ja cię nie znam, tylko cię widziałam w internecie. Więc jest to niezwykle przyjemne i fajnie się poznaje tych ludzi i nawiązuje te zielone relacje. Dodajmy szczegóły najbliższego ogniska na stronie Love Lasy. Gdyby ktoś był zainteresowany, to tam znajdzie szczegółowe informacje. Bardzo dziękuję. I jeszcze Kasia. Kasiu, czym jest Rubecula? Przyznam, że nie zadałem sobie trudu, żeby sprawdzić przed naszym spotkaniem znaczenie tego słowa, a tak nazywa się twoja strona. Tak, moja strona nazywa się Rubecula. To jest nazwa łacińska mojego ulubionego ptaszka, rudzika, który się nazywa po łaciny Erytacus rubecula. Rubecula oznacza tą rudą pierś, którą on ma i w moim logo ja tą pierś przedstawiłam jako serce, bo dla mnie to jest właśnie taki symbol tej miłości do natury, ale też do tego, że my jesteśmy częścią natury i jesteśmy z nią połączeni. Więc a dlaczego w ogóle rudzik i dlaczego w ogóle ptak? Ponieważ ja z wykształcenia jestem biologiem i specjalizowałam się w ptakach, w migracji ptaków, więc moje początki dziczenia to były na obozach ornitologicznych, tam uwielbiałam bardzo, tylko czasami miesiącami siedziałam na takim obozie, więc tam były takie moje początki i tam też rozpoczęłam taką drogę edukatora przyrody. I od tej drogi doszłam do tego, że założyłam leśne przedszkole i edukuję również dzieci właśnie. Mhm. Czy to leśne przedszkole ma swoją siedzibę w lesie, jeszcze dodajmy? Tak, ma idealną siedzibę, bo jest w mieście, ale w lesie i jest zewsząd otoczone lasem. Także my na wyprawę nawet nie musimy za bardzo wychodzić daleko, bo wystarczy, że otworzymy kurtkę, i po prostu jesteśmy też. Wiemy już nieco zatem o tym, co robicie. Kasiu, gdybyś wyciszyła mikrofon, bo mamy jakiś dźwięk niepotrzebny.
Przejdźmy wobec tego do rozmowy o tym, co jest przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania. Ja próbuję tutaj szybciutko znaleźć jeden komentarz, który mógłby być dobrym punktem wyjścia do pytania, które chcę zadać. Przygotowując to spotkanie, stanęliśmy wspólnie przed taką trudnością, jak zatytułować tego typu działalność. Powszechnie przyjął się termin edukacja outdoorowa, ale Kasia, mam na myśli Kasię Kmitę-Zaniewską, zwróciła mi uwagę na to, że dobrze byłoby użyć polskiego terminu edukacja plenerowa. Kiedy sięgam do książki Joasi Godawy, to Joasia pisze we wstępie do tej książki, tu pozwolę sobie zacytować, w rodzimej literaturze przedmiotu używane są terminy outdoor education, pedagogika przygody, zajęcia terenowe, zajęcia w plenerze, edukacja poza klasą, edukacja na świeżym powietrzu. Joasiu, skąd ten outdoor się wziął w polskim języku? Dlaczego właśnie tak nazywamy ten rodzaj działalności edukacyjnej? No, tak jak właśnie przed chwilą powiedziałeś, tych terminów jest bardzo dużo, natomiast czy któryś z nich się przyjął na tyle, żebyśmy właśnie stosowali ten polski odpowiedniki? Ja muszę powiedzieć, że jakby no nie do końca niestety. Natomiast ja postanowiłam w książce użyć terminu edukacja outdoorowa, dlatego że jest bardzo, bardzo dużo inicjatyw na całym świecie, które używają właśnie tego terminu i on jest taki bardzo nośny, bardzo rozpoznawalny i stwierdziłam, że jakby to będzie takie najbardziej uniwersalne, choć nie polskie. I właśnie robiąc różne badania dotyczące związków człowieka z naturą, spotkałam się w ogóle z wieloma takimi niuansami dotyczącymi i terminologii, i tego w ogóle jak o to pytać. Właśnie jak rozmawialiśmy w naszym wstępnym łączeniu, to opowiadałam o tym, że jak mieszkałam w Wielkopolsce, to mówiłam, że chodzę na dwór, tak? I dzieci tam chodziły na dwór. Przeniosłam się na Śląsk i tu chodzę na pole. I bardzo właściwie tutaj różnie rozumieją w ogóle nawet rodzice czy właśnie respondenci to nasze takie wyjście na zewnątrz. I tak naprawdę samo w ogóle wyjście na zewnątrz stało się właśnie takim pewnym kompromisem bądź wyjście w teren. Natomiast ja zostałam przy outdoorze, bo wokół tego pojęcia dzieje się dużo i w Polsce, i za granicą, i ono jest takie i nośne, i bardzo rozpoznawalne. Nie wiem, co dziewczyny na ten temat myślą, czy tu chcą mnie jakoś wesprzeć w tych rozważaniach. Natomiast edukacja plenerowa w ogóle, jakby z takiej mojej kwerendy, ona się nie pojawiało się tu zbyt często. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Kasiu, Ty zaproponowałaś, żeby użyć do nazwania naszego dzisiejszego spotkania terminu edukacja plenerowa. Co przemawia na rzecz takiego właśnie określenia? To nie jest mój jedyny typ i zgadzam się tutaj z Asią, że naprawdę mamy trudności definicyjne, jak to w literaturze zresztą próbują wybrnąć z tego autorzy. Owszem, pojawiały się publikacje, zwłaszcza opisujące survival i takie działanie w terenie, metody harcerskie, gdzie mówiono o wychowaniu plenerowym, bo chyba jest to też bliższe. Właściwie kiedy mówimy o edukacji outdoorowej, to pytanie, czy mamy na myśli w ogóle tworzenie warunków kształcenia, nauczania i uczenia się i też takich instytucjonalnych, czy chodzi nam o learning, a nie education, czy chodzi nam o uczenie się w outdoorze, czyli poza budynkiem, na zewnątrz. Zaczepiłam Ciebie, Romku, trochę tą propozycją, aby też zwrócić uwagę na pojęcie plenerowe,
ponieważ kiedy zapowiadałam kilka tygodni temu nasze spotkanie i temat spotkania z grupą studentów w czasie zajęć, to jeden ze studentów, być może teraz słucha, więc wywołuję tę uwagę, zapytał, dlaczego pojęcie anglojęzyczne, czy nie mamy odpowiednika polskiego, i to mi dało do myślenia. Wydaje mi się, że tutaj widziałam wpis Marka Sawickiego, wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest, aby poświęcić trochę czasu i zastanowić się, rozpoznać rzeczywiście potrzeby i taką swobodę języka nauczycieli i edukatorów, czy częściej mówią o edukacji na świeżym powietrzu, edukacji w terenie, czy tutaj też no, cała siatka pojęć jest, prawda? Więc myślę sobie, że to jest po prostu taka prowokacja, ale pewnie jednej odpowiedzi nie będzie. Co na to, dziewczyny? Ja bym tutaj się podzieliła swoją dzisiejszą refleksją, bo my się spotkaliśmy wcześniej, żeby omówić, przygotować się do tego spotkania i rozmawialiśmy też o tej nazwie. I ja się przyłapam, dzisiaj pisałam wiadomość na temat edukacji plenerowej. Okazało się, że użyłam słowa plenerowa spontanicznie, pewnie wcześniej, bez naszej tej rozmowy, użyłabym innego określenia i myślę, że to jest też trochę kwestia przyzwyczajenia, jakiego słowa my chcemy używać i jakie słowo wybieramy. Dlaczego mi też ten plener bardziej przypasował? Bo ja też często używam określenia edukacja leśna. Natomiast nie zawsze prowadzę zajęcia w lesie, więc edukacja plenerowa wydaje mi się jednak bardziej uniwersalnym określeniem. Chociażby dzisiaj prowadziłam zajęcia na plaży, więc chociaż wyszliśmy z lasu, ale ostatecznie poszliśmy na plażę, więc w tym wypadku to pojęcie edukacji plenerowej no bardziej jest adekwatne. Wyłączyłem swój mikrofon. Jeszcze może Marta chciałaby się do tej kwestii odnieść krótko. No ja myślę, że tutaj dziewczyny wyczerpały bardzo termin outdooru i tego, jakich słów możemy używać zamiennie podczas określania naszych zajęć. Ja często, chyba zazwyczaj, używam właśnie terminu edukacja leśna, bo jednak 99% moich zajęć odbywa się w lesie i jakby to do mnie bardziej przywarło, o tak bym może powiedziała, chociaż sam outdoor jest mi prywatnie bardzo bliski, bo jako rodzina taka szwędająca się wszędzie, jesteśmy bardzo outdoorowi, spędzamy dużo czasu na zewnątrz podróżując i w ten sposób wychowując nasze dzieci, więc jakby edukacja leśna zawodowo, ale outdoor prywatnie jak najbardziej, w takim szerszym znaczeniu, włącznie z survivalem i bushcraftem. Bardzo, bardzo dziękuję. Przepraszam, jeżeli tak, mogę. Bardzo proszę. Też nawiązując do naszych wcześniejszych tutaj poszukiwań, nie możemy skupić się wyłącznie na edukacji leśnej, co już dowodzi dzisiejsze wnioski Kasi i teren jej działania, ale możemy skierować też uwagę na edukację podwórkową i edukację naturalną, co tutaj też w jednym z wpisów Agnieszki Gardas się pojawiło. Ale jakby znów pytanie, do czego chcemy dojść. Jeszcze tylko wspomnę, że edukację outdoorową chyba Agnieszka Leśny w publikacji dzieliła na edukację w środowisku i edukację przygodową, więc jeżeli już chcemy skupić się na terminologii, to naprawdę ta podróż będzie bezkresna. Więc ja myślę. Może po godzinach do dyskusji, bo to jest. Tak. Mhm. Warto by było wspomnieć o pedagogice lasu jako takim w ogóle nadrzędnym terminem, ale tu ktoś napisał na czacie, czy nazwa taka ważna. Taki no był właśnie komentarz. I ja właśnie chciałam powiedzieć, że jakbyśmy nie nazwali dzisiaj podczas tego spotkania, to jednak po prostu chyba taką ideą przewodnią jest to, żeby wychodzić, nie? I z tym wszyscy się
wszyscy się zgadzamy. Więc co do nazwy faktycznie moglibyśmy długo dyskutować, natomiast idea jest taka, żebyśmy wychodzili. W czacie pojawiają się już pytania i pozwólcie, że może pierwsze takie pytanie wyświetlę. Zadał je Jarek Jędza, uniwersytecki kolega Kasi. Mam na myśli to, że pracujecie w tym samym instytucie, Kasiu. Jarek spytał, ja miałbym czysto dydaktyczne pytanie o to, czym jest wiedza w takim podejściu i jak jest ona budowana. Kasiu, czy ty podjęłabyś się próby odpowiedzi na to pytanie? Ach, mogę spróbować, aczkolwiek nie wiem, czy na wiedzy chcę się skupić, a może na procesie uczenia się, który chcemy wyzwolić jako edukatorzy, skoncentrowani na uczniu i rozwijaniu jego kompetencji w terenie. Myślę, że chodzi o, ostatnio w akademickim zaciszu też się pojawiła polecajka nowego opracowania, ale który mówi o cyklu Kolba. I chyba właśnie do tego sięgamy, po prostu do uczenia się przez doświadczenie. I ten proces uczenia się ma pozwolić dzieciom, odbiorcom poprzez przeżycie, tu znów pedagogika przeżyć też współgra z edukacją odbiorową, jak najbardziej, poprzez przeżycie, poprzez doświadczenie, poprzez samodzielne też wyciągnięcie wniosków, czyli budowanie teorii, dojście do, poprzez testowanie jeszcze tych zbudowanych teorii, stworzonych teorii, dojście do wiedzy i ten proces oczywiście musi też odpowiadać kompetencjom dziecka, ale też jego drogą uczenia się, potrzebom, jakie nie tylko dziecko, tak, jako uczestnik tego procesu aktualnie ma. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie, ale odwołałabym się przede wszystkim do uczenia się przez doświadczenie, przez przeżywanie i w ten sposób buduje się ta wiedza. Mogę tylko coś dodać? Tak, oczywiście, Marto, bardzo proszę. Ponieważ w pytaniu nie było zaznaczone, o czyją wiedzę chodzi. Czy chodzi o wiedzę dziecka, czy chodzi o wiedzę naszą? Bo ja często spotykam nauczycieli, którzy mówią, że nie będą wychodzić, bo nie mają wiedzy przyrodniczej, bo nie znają ptaków, nie potrafią rozpoznawać drzew. I pytanie, czy chodziło o naszą wiedzę, czy chodziło o budowanie wiedzy dziecka? A jeszcze inaczej można, jak sądzę, to pytanie odczytać. Nie wiem, czy taka była intencja Jarka, ale można je odczytać w taki sposób, jak tworzy się wiedza o tego typu praktyce edukacyjnej. Więc można na to pytanie spojrzeć przez pryzmat podmiotów, które uczestniczą w tego typu edukacji, ale można też spojrzeć, czy odczytać to pytanie jako próbę zastanowienia się nad tym, jak powstaje wiedza, która odnosi się do tego typu praktyki edukacyjnej i ma w pewnym sensie zobiektywizowany charakter, czyli nie wiedza osobista, nie wiedza jednostkowa, a taka wiedza, która jest wspólnie podzielana. Ale zostawmy te kwestie terminologiczne. Jeśli mogę, bo Marta wywołałaś więcej oczywiście kwestii, ale złapię się jednej. Chciałabym, abyśmy możliwie szybko rozwiali też ten szereg pewnie wątpliwości nauczycieli, którym potrzeba odwagi do wychodzenia. Nie koncentrujmy się na edukacji przyrodniczej. Nie to jest naszym celem, kiedy myślę sobie o takim ruchu i zmianie, która w systemie edukacji i w szkolnictwie powinna się pojawić i o takiej odwadze myśląc, mam na myśli w ogóle skupienie się na dziecku i jego potrzebach i o tym pewnie jeszcze będzie szerzej, ale nie edukacja przyrodnicza, tutaj bardzo wiele dzieci zyskują z zupełnie innych obszarów w kwestii kompetencji społecznych, rozwoju kreatywności i różnych innych zasobów, które dzisiaj są niezbędne i no, chcemy, aby dzieci w tą stronę właśnie zmierzały. Myślę o edukacji holistycznej. Bardzo dziękuję. Ja bym jeszcze jedną malutką rzecz też od siebie dodała, tak. bo też wypowiedź Marty tutaj uruchomiła u mnie dużo myśli.
Ale tym właśnie, czy trzeba być kompetentnym przyrodniczo, żeby wychodzić w teren z dziećmi, ja uważam, jako biolog uważam, że kompletnie nie, naprawdę. Bo dla mnie też, z mojego doświadczenia, dla mnie to, co jest ważne, to to, że ja towarzyszę czy dzieciom, czy dorosłym w budowaniu relacji z naturą. I dla mnie to też jest bardzo ważne, żeby właśnie mieć tą relację, żeby później móc też brać odpowiedzialność za to, co w naturze się dzieje, albo co my jako ludzie robimy z tą naturą. Więc to jeszcze dla mnie taki kolejny wątek ważny i kończę. Tak, najważniejszy, musiałam powiedzieć. Ja jeszcze tylko od siebie, bo tak zupełnie przez przypadek przed naszą rozmową zaczęłam wyciągać książki, które mam, mówię, może ktoś zapyta, może coś będę mogła podpowiedzieć i otworzyłam tak po prostu, otworzyłam książkę, pewnie wam znaną, Kalosze pełne kijanek i tutaj nawet sobie zaznaczyłam, zobaczcie, karteczką, przypadek. I tu zaznaczyłam sobie cytat taki, że lepiej być niewykształconym dzikusem i nie skupiać się na systematycznie gromadzonej wiedzy, tylko na osobistych doświadczeniach i na towarzyszeniu właśnie tutaj dzieciom. Zwłaszcza, że w rozpoznawaniu i nazywaniu tego, co nas otacza, w coraz większym stopniu pomagają nam urządzenia, którymi dysponujemy, aplikacje, w które te urządzenia są wyposażone, więc tych narzędzi, które można wykorzystywać do nazywania, nie brakuje. Ale zostawmy tę kwestię terminologiczną, przejdźmy do chyba najważniejszego, do najważniejszej kwestii dotyczącej naszego spotkania. Otóż, jak pamiętacie, to spotkanie zostało zatytułowane Edukacja plenerowa, outdoorowa jako remedium dla zagrożonego dzieciństwa. Ja chciałem was spytać, czy to rzeczywiście jest tak, że dzieciństwo jest zagrożone? A jeżeli tak, to co uzasadnia taki sąd? No jeżeli przyjmiemy, że nie chcemy bazować na jakichś zdroworozsądkowych, potocznych wyobrażeniach, tylko chcemy dla formułowanych sądów dysponować pewnymi przesłankami, to musimy dostarczyć jakichś dowodów. Więc co by uzasadniało waszym zdaniem takie przekonanie, że dzieciństwo jest zagrożone? Na czym to zagrożenie dzieciństwa polega? Kasiu, chcesz rozpocząć? Myślę o Kasi Kmita-Zaniewskiej. Ja wspomniałam, ty wiesz, że ja mam ADHD takie. Jestem podekscytowana bardzo w ogóle dzisiejszym spotkaniem i wiem, że jest ważne i potrzebne i od lat noszę to w sobie, bo tak, czuję, że dzieciństwo jest zagrożone, wręcz stawiałabym tam wiele wykrzykników i pisała wielkim, wytłuszczonym drukiem. Odbieramy dzieciom, my dorośli, odbieramy dzieciom szansę na przeżywanie życia wszystkimi zmysłami, przeżywanie w ich tempie, na autonomiczne, swobodne działanie, na zabawę, uczenie się przez zabawę. I to odbieramy jako rodzice, odbieramy jako nauczyciele, naprawdę organizatorzy kształcenia, dyrektorzy, ale też samorządy. Dlaczego samorządy? Decydujące o tym, że przedszkola, szkoły mogą powstawać w modułowych budynkach, na osiedlach ciasnych, na blokowiskach, tak, bez terenu zielonego wokół przedszkoli. Te standardy tworzenia placówek już same w sobie są krzywdzące dla dzieci i łamią ich podstawowe prawa, prawa do przebywania w naturze, prawa do właśnie do samodzielnego, autonomicznego działania. Czuję, że dużo się, jakby bardzo krzywdzimy dzieci, po prostu. Nie myślimy o dzieciach i ich potrzebach, kiedy mówimy o systemie edukacji. Już nie będę sięgała wyżej do rządowych decyzji, ale każdy z nas ma szansę uratować dzieci, które są naszymi podopiecznymi.
wstrząsnęło mną, krótki wątek biograficzny, gdy sama mam dzieciaki, właściwie mój syn ma już 18 lat, córka 14, więc przeżyłam jako rodzic też już długą przygodę i przyglądałam się, uczestniczyłam, podejmowałam wraz z dziećmi decyzje o zmianie szkół. Wspomniałaś o edukacji domowej, mam takie doświadczenia, właściwie moje dzieci, ale ja mamą wspierającą własne dzieci w edukacji domowej również jestem, chociaż dziś są szkolne w liceum. Ten wątek, o którym chciałam wspomnieć i właściwie nie będę kroczyła dalej, gdy moje rozmowy i starania z nauczycielką przyrody w czwartej klasie mojego syna, potem biologii, ta sama pani nie chciała zmienić swoich praktyk i dzieci po prostu uczyły się przyrody z ławki szkolnej, ani razu nie wychodząc w pierwszym, kolejnym roku jej pracy z moim dzieckiem, rozmowy z rodzicami, z dyrekcją, nic nie przynosiło żadnych efektów. Jakieś moje sugestie, propozycje, po prostu z troski o klasę, o całe pokolenie dzieci dziś. Widziałam, że to jest po prostu walka z wiatrakami i to mnie pchnęło do... Tak, to mnie pchnęło. Brak wytchnienia dla mojego dziecka i moich dzieci pchnęło mnie do tego, żeby zrezygnować ze szkoły. Jakby historia jest dłuższa, ale zmierzam do tego, że taki radykalizm może niektórym otworzy oczy, tak? Że należy reagować, należy szukać innej szkoły, innego rozwiązania, jeżeli ta zmiana, to był dwuletni proces, nie przynosi pożądanych efektów. Uważam, że dzieci nie powinny tak ciężko pracować w zamkniętych pomieszczeniach przez wiele godzin każdego dnia. Potrzebują resetu, potrzebują co najmniej godziny właśnie w planie kilkugodzinnym czasu dla siebie na oddech i niech to się dzieje poza przestrzenią klasy, korytarza ciasnego. Nie chcę dramaturgii tutaj podkręcać, ale każdy z nas ma takie doświadczenia bądź przemyślenia. Trzeba coś zrobić. Trzeba odgórnie zadecydować chyba i narzucić po prostu inną organizację planu lekcji, wpuścić trochę powietrza do planu lekcji, do rytmu dnia i tygodnia dzieci. Tak, alarm, bije na alarm. Jarek Jędza, którego tutaj już cytowałem, przypomina nam, że pogląd mówiący o tym, że dzieciństwo jest zagrożone, ma jakieś 120 lat, więc nowe wychowanie właściwie od tego się rozpoczęło, tak? Tak, tylko że standardy, które wprowadziliśmy w placówkach przedszkolnych, czy też rozwiązania, które przyszły wraz z nowym rozwojem naszego kraju po II wojnie światowej, ogrody jordanowskie, architektura budynków, wielkie okna w przedszkolach publicznych, które powstawały w przedszkolach miejskich, rytm właśnie dnia w szkołach tych, które mieściły tysiące uczniów, gdzie 40 minut trwała przerwa po to, żeby dzieci mogły spędzić czas na boisku szkolnym, wybiegać się, może jeszcze zjeść kanapkę, ale realnie to było po to, żeby dzieci miały potem szansę skupić się na pracy, tak? Wybiegać się, wykrzyczeć poza budynkiem szkolnym, nie pozostając w klasie bądź na korytarzu. Ten uśmiech na końcu wpisu, myślę, że to zdradzał już tak, nie wiadomo, jak się zachować w obliczu tego, że stale jest ten problem. Tak, to jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo jestem przejęta i mocne emocje we mnie ten temat budzi. Także wybacz. Ciekaw jestem, Joasiu, ty chciałaś zabrać głos, tak? Bardzo proszę. Ja chciałam zwrócić uwagę na taki aspekt, że nasze życie w ostatnich latach się bardzo zmieniło. Ja robiłam badania wśród rodziców i zapytałam ich, kto jakby o ich zabawy podwórkowe, o takie reminiscencje z przeszłości. I wyobraźcie sobie, jakby każdy z nas, jak się cofnie do dzieciństwa, to będzie pamiętał trzepak, gra w zwijanego, wspinanie się po drzewach, bieganie po ogrodach i bardzo, bardzo dużo wolności, którą oni mieli. I potem zapytałam ich, a kto spędzał więcej czasu na dworze?
Państwo spędzają więcej czasu, a czy Państwa dzieci, czy Wy jako rodzice spędzaliście więcej czasu? I wnioski są takie smutne, dlatego że 75% badanych odpowiedziało, że to oni spędzali więcej czasu na zewnątrz, to oni mieli więcej wolności. I faktycznie te czasy były, no, były trochę inne i też tak myślę, że trzeba refleksyjnie popatrzeć na teraźniejszość naszych dzieci, bo tu trzeba też opowiedzieć o technologii, trzeba opowiedzieć o tym poszerzeniu się naszego świata właśnie o wszelkiego rodzaju techniczne środki, smartfony, komputery i tak dalej, no bo jesteśmy, jakby tu nie ma co ukrywać, jesteśmy bardzo, bardzo już techniczni i zupełnie inaczej spędzamy ten wolny czas, a ponadto rodzice mają bardzo wiele różnych lęków związanych z przebywaniem dzieci na zewnątrz. I my jako dorośli też często bardzo organizujemy czas naszym dzieciom, my kontrolujemy to, co one robią, ja absolutnie nie oceniam, tylko tak przyglądam się tej naszej rzeczywistości, ale co chcę powiedzieć jeszcze, to potem właśnie w trakcie tych badań, jak pozwoliłam sobie też na wywiady, na rozmowy z rodzicami, to te refleksje były właśnie tak, jak tutaj pani Anna pisze, one były w ogóle bardzo smutne, dlatego że zdaliśmy sobie sprawę z tego, że jednak nasze dzieci na zewnątrz nie spędzają wcale dużo czasu. Ja absolutnie nie mówię tutaj o placówkach, które generalnie są sprofilowane w tym kierunku albo mają wspaniałych nauczycieli, którzy też mają taką dużą świadomość tego, że dzieci przecież muszą wychodzić, bo tak się najlepiej rozwijają, bo ruch im jest bardzo potrzebny, bo wspólny czas spędzony na zewnątrz i taka właśnie ta łączność z naturą, to pielęgnowanie tej więzi, którą tak naprawdę każdy z nas w sobie nosi, jakbyśmy spojrzeli na przykład na koncepcję Wilsona i to jesteśmy wszyscy biofilni, natomiast też jest taki pogląd, że też jesteśmy bardzo wykorzenieni, tacy oderwani od przyrody i ten powrót nam jest szalenie, szalenie potrzebny. I ta cała taka wielka rewolucja, która się rozpoczęła, a czy nie rozpoczęła, ale może którą niesamowicie nagłośnił Richard Lowe i jego słynne Ostatnie dziecko lasu, bardzo skłania do refleksji, jak tak naprawdę wygląda nasze życie, i co z nim zrobić, żeby to dzieciństwo jakby no nie, żeby było lepsze. O, może tak. Mm-hmm. Marto, czy... Przepraszam, bo to jest ogromna odpowiedzialność właśnie nauczycieli i wręcz całego systemu edukacji. Jeżeli dzieci spędzają w szkole wiele godzin, wynika to z programu nauczania, to jest jakby oswojone już przez nas, wiemy o tym. Popołudnia spędzają w domu i wieczory, gdy już pomijając temat prac domowych, może przemilczmy to, ale czas wolny zajmują im inne aktywności. No mamy różne formy, na które decydują się rodzice i różne też ich zainteresowania, ale załóżmy, że po południu nie spędzają czasu w otoczeniu przyrody, a ten kontakt z przyrodą czemu ma służyć? Temu, aby uratować naszą planetę po prostu, żeby nawiązać te więzi i żeby poczuły się odpowiedzialne za pielęgnowanie środowiska naturalnego. Ale jeżeli trudno powierzyć rodzicom i jakby pozostawić im tę odpowiedzialność za wychowanie proekologiczne, powiedzmy, przyszłych pokoleń, no to właśnie szkoła jest tą, jest obowiązek szkolny, obowiązek nauki, więc przejmijmy tę odpowiedzialność i róbmy to inaczej, w naturze. To jeszcze Martę spytam, czy ty też podzielasz to przekonanie o zagrożonym dzieciństwie? No ja na pewno uważam, że to dzieciństwo ma teraz słabszą jakość, niższą jakość. I chociaż jak tutaj opowiadamy o tym, jak my spędzaliśmy czas na podwórku, na trzepaku, bawiąc się w berka i skacząc w gumę, to czasami mam wrażenie, że brzmimy jak nasza babcia, która opowiada, że to się działo 100 lat temu i to były dawne, dawne czasy, które były i już nie wrócą. I zastanawiam się, skąd jest taka tendencja spadkowa, że skoro od 120 lat wiemy, że jest taki deficyt
natury u dzieci występuje, to dlaczego to idzie cały czas w dół, a nie idzie to do góry? My jeszcze może byliśmy w takim troszeczkę na takim wzniesieniu, a teraz idzie ta, ma to tendencję spadkową, więc dobrze, że Kasia tutaj bije na alarm i potrzebny jest ratunek. I tutaj też zostały przywołane takie nasze dorosłych i rodziców przeświadczenia, że zaczynamy skupiać się na tym, żeby nasze dzieci osiągnęły sukces, a nie szczęście. I to wszystko chcemy im zapewnić, zapisując ich na te właśnie wszystkie dodatkowe zajęcia i organizując im czas wszelki od otwarcia oczu do zamknięcia. Więc tutaj jest, myślę, że problem, i to rodzice powinni pochylić się nad tym zjawiskiem i jakby uzmysłowić je sobie i zdać sobie sprawę, że im dziecko ma więcej elektroniki, tym więcej powinno mieć natury, bo my tej elektroniki już teraz nie wycofamy. Ona jest i będzie nam towarzyszyła, i to od nas zależy, jak przygotujemy nasze dziecko do jej wykorzystywania i czy będzie ona priorytetem podczas wyboru sposobu spędzania wolnego czasu, czy jednak dziecko będzie znało alternatywne formy zachowania, jakby spędzania tego czasu i wybierze jednak wyjście gdzieś w plener. Tak myślę. Bardzo dziękuję. Zniknęła nam Kasia. Mam nadzieję, że wróci do nas. Najprawdopodobniej jakaś techniczna przyczyna sprawiła, że Kasi chwilowo z nami nie ma. Ale jeszcze nawiązując do tej kwestii, znowu pytanie Jarka, a raczej stwierdzenie Jarka Jędzy. Ciekawe, czy na zewnątrz na pewno jest lepiej, biorąc pod uwagę jakość powietrza w Polsce. Kasiu, tylko prośba, żebyś wyciszyła mikrofon, dobrze? Bo mamy jakiś pogłos, więc gdybyś wyciszyła mikrofon, cieszymy się, że wróciłaś. O, super. Mamy na szczęście serwisy typu Kanarek, które sprawdzają jakość powietrza w dzielnicy. To dość ładnie te mapy są. Jakby można się naprawdę tam zlokalizować, ten obszar jest dość wąski i zwłaszcza w niektórych rejonach Polski, Małopolska zwraca uwagę, często gdzieś czytam też relacje z przedszkoli takich, gdzie dzieciaki dużo czasu spędzają w terenie, że dzisiaj niestety wyjść nie mogliśmy. Tutaj na Pomorzu jest dość wietrznie, więc chyba dwa razy tylko taki alarm smogowy przeszkodził nam w przedszkolu uniwersyteckim w wyjściu na dwór. Tak, no taki mamy klimat teraz, tak. Czy, Joasiu, podobny problem występuje w miejscu, w którym mieszkasz, czyli na południu Polski? U nas te alarmy smogowe dość często się pojawiają. Ja jeszcze mieszkam w miejscowości turystycznej, tak w górach, ale w dolinie. I właśnie zimą czasami bywają takie historie, że dzieci nie wychodzą, bo właśnie jest nieodpowiednia jakość powietrza. Ale jak w ogóle się zastanawiam nad tym pytaniem, to jeszcze też mi przyszło do głowy coś innego. Co nas w ogóle skłania do tego, że wiemy, że służy nam przebywanie na zewnątrz, wiemy, że nasza relacja, nasze związki z przyrodą są bardzo ważne i dzięki temu też wiemy, że bardziej będziemy wyczuleni na problemy związane z ochroną środowiska. I jakby to w tym obszarze wiedzy mamy. Natomiast czemu my nie wychodzimy na zewnątrz, nie? Mnie to bardzo nurtuje. Ja się zastanawiam, w czym tkwi trudność, bo rozumiem, że na późniejszych etapach edukacji być może jest tak, że to nie jest tak łatwo wymyślić na przykład tą lekcję na zewnątrz, ale przecież mamy klasy 1-3, mamy przedszkola, a ponieważ jakby przez to, że
pracuję też na uniwersytecie, no to mam duży kontakt z wieloma osobami, z praktykami, z nauczycielami i muszę powiedzieć, że właśnie no, dużo osób nie wychodzi. Gdzie są te ograniczenia w ogóle, nie? Czy one w ogóle tkwią w nas, bo zostaliśmy wychowani właśnie w tym systemie bardzo takim klasowo-lekcyjnym, przypięci do tych ławek szkolnych. Ja tutaj nawet też myśląc o naszej wspólnej rozmowie, zajrzałam też do książki i przeczytałam tam, że dzieci są zakładnikami klas szkolnych. Ja się bardzo z tym zgadzam. I jednocześnie jest to dla mnie niesamowicie smutna refleksja i jakby i dla osoby, która się zajmuje outdoorem i to bardzo kocha, ale też jako mamy, że dlaczego to jest tak, że dziecko grzeczne, to jest grzeczne w cudzysłowie, to jest takie, które siedzi grzecznie w tej szkolnej ławce i bardzo mało wychodzi i rusza się i w ogóle, kiedy wiemy, że to jest największa potrzeba rozwojowa, to właśnie ta potrzeba ruchu. I gdzieś to bardzo mnie nurtuje. I myślę, że to jest też taki dobry obszar do dyskusji. Dlaczego my w ogóle nie wychodzimy i może nie chodzi mi, że w ogóle, tylko właśnie skąd są te ograniczenia. Ja miałam kiedyś przyjemność pracować w przedszkolu i tam udało nam się zrobić taką innowację. W leśne piątki chodziliśmy sobie do lasu, to było fantastyczne doświadczenie i dla mnie, i dla dzieci, ale wcale nie takie łatwe do zorganizowania, począwszy od zapewnienia odpowiedniej ilości opiekunów, a skończywszy na przekonanie, że warto, że trzeba to robić, że po co my tam wychodzimy i co my tam będziemy robić, nie? I to jest... I dlatego też chcę powiedzieć, że podziwiam wszystkie osoby, które mają w sobie właśnie taką siłę i zarażają też tym wychodzeniem na zewnątrz i organizowaniem dzieciom najróżniejszych polisensorycznych doświadczeń, gdzieś, gdzie one mogą się poruszać, wykrzyczeć, ale też bardzo wiele nauczyć. No i to jest dobry moment chyba, żeby do Kasi Rosińskiej się zwrócić. Kasiu, ja tutaj też się wyrywam, bo... No właśnie. Bo mnie tutaj słowa Joasi bardzo zainspirowały, a mianowicie to pytanie, dlaczego my wiemy, że natura ma dobroczynny wpływ na nas, na dzieci, na rozwój dzieci, a mimo to nie korzystamy z tych dobrodziejstw. I pierwsza rzecz, mówię, co mi przyszło do głowy, to, że my wiemy, a że my nie czujemy. Że myślę, że to cały czas jest o tej naszej zerwanej więzi z naturą. To, że jednak troszkę poskromiliśmy tego dzikusa, którego mamy w sobie, no bo mamy, jakby nasze dziedzictwo genetyczne, jakby większość naszego życia na planecie jako homo sapiens spędziliśmy w środowisku naturalnym. To jest niewiele, to co my teraz mamy, ten taki rozwój cywilizacyjny, a mimo to tak bardzo oderwaliśmy się od natury. Więc gdzieś ten dzikus w nas krzyczy i dopomina się, ale myślę, że tu bardzo ważne jest to, żebyśmy właśnie wrócili do tego zerwanego kontaktu z naturą. To jest jedna rzecz, która mi przyszła przed chwilą. A druga to dzisiaj też, bo ja dzisiaj w ogóle miałam podwójne zajęcia dzikiej klasy, bo też prowadzę taki projekt dla szkół podstawowych, więc rano miałam jedną klasę i później miałam w południe drugą, więc wiedząc o naszym dzisiejszym spotkaniu, jeszcze miałam dużo przemyśleń, też refleksji, ale obserwowałam po prostu to, co się dzieje. I rozmawiałam z Moniką, z nauczycielką z jednej z tych szkół, która sama mnie zaprosiła z projektem. To była jej inicjatywa, żeby prowadzić te dzikie klasy, czyli takie wyjścia raz w miesiącu. I ona mi powiedziała, że ona by chciała wychodzić więcej, tylko że ona leci z programem. I że my naprawdę jesteśmy tak bardzo zafiksowani na programie, czyli cały czas jesteśmy w tej części poznawczej. I mam wrażenie, że mocno zapomnieliśmy o potrzebach emocjonalnych, społecznych i ruchowych dzieci. A głównie idziemy
to wspieranie dzieci właśnie tylko w tej potrzebie poznawczej, nie? Tak, właśnie, dokładnie to tak jest. Czyli znowu wracamy do tego, że brakuje nam tego holistycznego podejścia w ogóle i do rozwoju dziecka i w ogóle też do nas, dorosłych również, nie? Bo to na każdym etapie mamy, mam wrażenie, tą zerwaną, więc na pewno. To tak ode mnie. No i jeszcze pewnie Marta chciałaby w tej części zabrać głos. Kasiu, a ciebie poproszę o wyciszenie mikrofonu. Myślę, że trud pośród nauczycieli i obawa taka przed takim wyjściem wynika też na pewno z takiego, z potrzeby wyjścia poza strefę swojego komfortu. To jest bardzo trudne. Ta strefa komfortu nie dotyczy tylko tego, że siedzę w ciepłej sali, ale też tego, że mam świadomość, że mogę czegoś nie wiedzieć i nie pozwalam sobie na to, żeby nie wiedzieć. A tutaj ta edukacja towarzysząca dzieciom i uczenie się wzajemne jest bardzo istotne i pozwala nam na to wyjście z niewiedzą. I dzięki temu łatwiej jest nam zrozumieć pewne mechanizmy i jakby cały czas to kontynuować. Miałam takie doświadczenie podczas pracy 2 lata w szkole publicznej, gdzie realizowałam właśnie taką innowację Lasy zamiast klasy. I w ramach tej innowacji 11 klas wychodziło ze mną na takie wyprawy do lasu. Była to cała edukacja wczesnoszkolna i oddział zerówkowy. I powiem wam, że pierwsze wyjścia z tymi nauczycielami to były ich naprawdę olbrzymie oczy i strach przed tą babą Jagą, która w lesie czeka i nie wiadomo, co nam tam może zrobić. Ale już po pierwszym wyjściu chyba wszyscy zrozumieli, jaka jest wartość w tym wyjściu, jaki jest cel, jakie relacje nawiązują dzieci między sobą, jak inaczej relacja wygląda między dorosłym a dzieckiem w takiej przestrzeni, jaką nawiązują też relacje z przyrodą, chociaż jakby tutaj też nie fiksujemy się na tej edukacji przyrodniczej, ale ten związek emocjonalny z tą przyrodą jest bardzo ważny i może się on rozwijać tylko podczas realnego kontaktu z tą przyrodą. Nie można tego zrobić przez wypełnienie karty pracy, gdzie trzeba kasztana połączyć z liściem kasztanowca i on wtedy pasuje, tylko trzeba to po prostu doświadczyć i zobaczyć. Więc myślę, że można przekonać nawet nieprzekonanych. Jeśli ktoś na pierwszej wyprawie zmarzł, to na następną wyprawę jedna z moich kochanych nauczycielek przyszła ubrana od góry do dołu w jednym z sieciowych, sportowych sklepów i od tej pory już była szczęśliwa i mogła chyba tak uważniej towarzyszyć dzieciom podczas tych wypraw. Więc myślę, że tutaj jest wiele aspektów, dlaczego to się nie dzieje i dlaczego my tego nie robimy. I jednym właśnie z nich też jest ten program i ta świadomość albo brak świadomości tego, co jest ważne. Ja miałam to szczęście, że w miejscach, w których pracowałam, miałam dyrektorów z olbrzymią wiedzą i świadomością tej potrzeby ruchu i pobytu dzieci na świeżym powietrzu. Czyli w ten sposób wychodzi nam jako bardzo istotna rola przełożonych, rola innych nauczycieli gotowych do angażowania się w tego typu edukację, ale również rola rodziców pewnie jest tutaj trudna do przecenienia. Nie wiem, jak ty, Joasiu, myślisz, jak rodzice mogą wesprzeć ten rodzaj edukacji? Właśnie z rodzicami jest tak naprawdę bardzo różnie, bo są rodzice, część rodziców jest bardzo takich świadomych, z taką właśnie dużą potrzebą i też wiedzą na temat tego, że właśnie dzieci powinny wychodzić, ale też jest takie, przynajmniej ja w swojej praktyce obserwuję takie podejście takiego, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, takiego nadmiernego kuchania o dzieci, bo nie biegaj, bo się przeziębisz, bo się spocisz, bo się pobrudzisz, w ogóle pobrudzisz, ja chyba to jest w ogóle największy hit, jeśli chodzi o praktykę, nie? I potem
No i potem trudno jest takiego rodzica przekonać, aczkolwiek myślę, że to się udaje, chociaż ja mam chyba taki najbardziej taką wypowiedź, którą kiedyś usłyszałam od też jednej z opiekunek dzieci. Po co pani ich zabiera na dwór? Po co pani ich zabiera? No to ja opowiadam, wiecie, wszystkie ładne argumenty i tak dalej. A pani mówi do mnie, ale czemu im pani daje tyle wolności? Przecież oni pójdą do pierwszej klasy i będzie im się działa krzywda. Bo nie będą już mogli wychodzić. I ja sobie myślę, kurczę, czemu nie będą już mogli wychodzić? Czemu nie będą mogli nawet spędzać, nie wiem, przerw na zewnątrz, nie? I to jest dla mnie takie bardzo smutne, ale też z drugiej strony bardzo motywujące do działania. Jak gdzieś wracam do takich moich przedszkolnych doświadczeń, które bardzo dobrze i mile wspominam i w ogóle była to dla mnie olbrzymia frajda, to pamiętam też, jak myśmy bardzo czekali na te piątki, jak rodzice się zaczynali sami zgłaszać, to może ja dzisiaj pójdę to do opieki nad dziećmi. Zawsze miałam taki sztab rodziców, bym powiedziała, że więcej niż ich było potrzeba i oni chętnie chodzili z nami, dzieci wracały okropnie brudne z tych zajęć. Panie kucharki były mega szczęśliwe, bo dokładki obiadu były po prostu, było ich po kilka. A potem jeszcze siadaliśmy i jeszcze udawało nam się dużo rzeczy w obszarze edukacji zrobić po prostu, od tak po prostu. I tak sobie myślę, że jakby na rodziców można znaleźć sposoby, to na pewno. Aczkolwiek czasami trzeba ich długo przekonywać. Ale pewnie tutaj dziewczyny będą miały więcej refleksji na ten temat. No właśnie, Kasiu, ty, jak wspomniałem na początku, przez 3 lata kierowałaś przedszkolem uniwersyteckim i to przedszkole obrało, jeżeli mogę użyć w cudzysłowie takiego określenia, kurs na edukację plenerową, na edukację poza salami przedszkolnymi. Jak to w twoim przypadku wyglądało? Czy spotykałaś się z oporem ze strony rodziców, którzy posyłali swoje dzieci do kierowanego przez ciebie przedszkola? Z oporem, z zaciekawieniem na pewno, z oporem chyba nie, chociaż muszę wspomnieć o tym, że bardzo bogate w treści maile i przypominajki związane z przygotowywaniem właściwych ubrań, wyprawki dla dzieci, po to, aby dzieci czuły się bezpiecznie, żeby było im odpowiednio ciepło bądź nie za gorąco na dworze, więc tą rolą rodziców poza w ogóle wiarą w filozofię i całą koncepcję, to było też odpowiednie doposażenie dzieci po to, aby zapewnić im po prostu komfort przebywania w terenie. I nie tylko myślę o lesie, w przedszkolu uniwersyteckim obowiązywały od pierwszego piątku funkcjonowania w roku szkolnym 2019-20, od pierwszego piątku przez kolejne lata były właśnie wyjścia dłuższe, całodzienne do lasu, przy czym zacznę może od tego, wspomniałeś kilka minut temu o przełożonych, o osobie, która zarządza placówką, która odpowiada za nadzór pedagogiczny, za rozwój nauczycieli. Tak jak wspomniałam, doświadczenie prowadzenia i stworzenia właściwie przedszkola uniwersyteckiego było dla mnie czymś niesamowitym, gdyż wokół tej instytucji zebrała się, stworzyłam kadrę, zrekrutowałam, zaprosiłam zespół, gdzie też już pierwsze rozmowy, zanim przedszkole ruszyło z działalnością, pierwsze rozmowy i spotkania skupione były na tym, jak będzie wyglądała praca w przedszkolu, więc poza porzuceniem podręczników i właśnie pracą w koncepcji Reggio Emilia, która też była jeszcze nierozpoznana przez moje nauczycielki,
przyszłe nauczycielki, no to kluczowe pytania, które się pojawiały, to czy lubicie chodzić do lasu, jakie macie doświadczenia z przyrodą, czy macie coś przeciwko temu, aby się trochę wybrudzić w pracy, i tak delikatnie naświetlałam sposób naszego działania. Podobnie, gdy rodzice byli zaciekawieni, jak będzie działało przedszkole, to już pierwsze spotkania skupione były na tym, że te wyjścia będą codzienne, gdyż sale nasze dydaktyczne, sale, same pomieszczenia przedszkolne, to jest zbyt mało. Sięgnijmy dalej. W sąsiedztwie parku, Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, byłoby grzechem nie wykorzystywać tej przestrzeni. Nasze codzienne wyjścia były też skupione na po prostu eksploracji i szukaniu zachwytu i przygody, bo tak też tymi słowami wyjaśniałam rodzicom sens codziennych wyjść i niezależnie od pogody, i stąd też prośba o przygotowanie właściwych strojów, bidonu bądź termosu, doposażeniu dzieci. Idziemy po zachwyt, idziemy po to, aby dzieciakom, wychodzimy z sali, skupiamy się na swobodnej aktywności dzieci po to, aby przeżyły więcej, aby uczyły się, tak? Nie z kart pracy, tylko z, przeżywając właśnie z doświadczeń. I rodzice zaufali, rodzice zauważyli, że dzieci dzielą się też nową wiedzą, także przyrodniczą. Cały zespół doszkalał się, kształcił wizyty studyjne w przedszkolach leśnych, bo jednak ten profil edukacji outdoorowej, a ku przyrodniczej mi się skłaniała, był tutaj no, takim naszym wspólnym celem, i też wraz z nauczycielkami przeżywałyśmy, uczyłyśmy się, zresztą również z zespołem i z Kasią Rosińską. To niebywałe. Dodam jeszcze, że Katarzyna wraz z Bartkiem prowadzą kurs edukatorów i animatorów przyrody, i tam poza mną, jestem absolwentką pierwszej edycji, dwie, oczywiście Marta też, poznałyśmy się tam, dwie dziewczyny, Kasia Tysler oraz Gosia Michalak, również trafiły na kurs edukatorów przyrody, po prostu chcąc się rozwijać i dawać dzieciakom więcej. Więc nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie, ale wyczuwacie pewnie, że ta pasja no, musiała być zaraźliwa, więc tak. Zaczęłaś w ten sposób, Kasiu, a mówić o praktykach oswajających czy też zachęcających do kontaktu z naturą. No i w tym zakresie akurat każda z was prowadzi swoją działalność, tak jak wspomniałem, więc może spróbujmy trochę tę działalność przedstawić, opisać. Marto, jeżeli pozwolisz, to teraz do ciebie się zwrócę. Co ty robisz w ramach Love Lasów, które prowadzisz? Love Lasy to jest tak naprawdę moja druga praca, bo pierwszą od 17 lat pracą moją jest praca w przedszkolu. Jakby będąc na etacie, też nie mogę całkowicie poświęcić się Love Lasom, i może nie w takim stopniu są one realizowane, jakbym chciała, ale staram się jak mogę. Co ja proponuję? Proponuję wyprawy dla rodzin w teren. Organizuję nocną wyprawę w poszukiwaniu sów. Zapraszam do tego rodziców, aby wyprawili swoim dzieciom urodziny w lesie. Co ja tam jeszcze robię, czego ja nie robię? Również jeżeli jakieś klasy szkolne lub grupy przedszkolne mają taką chęć, tak jak Kasia wychodzi w ramach dzikiej klasy, to też takie klasy lub grupy przedszkolne zaprowadzam do lasu, organizuję dla nich wyprawy tematyczne, organizuję warsztaty w drewnie, ale również w ramach tego realizuję moje dwie autorskie kolonie, ponieważ od 12 lat jestem również wychowawcą kolonijnym w ośrodku, który od 30 lat jest ośrodkiem outdoorowym, gdzie dzieci spędzają czas
tylko na zewnątrz. Są łódki, są żaglówki, jest windsurfing, są konie, jest wspinaczka i mnóstwo innych aktywności na zewnątrz. I tam jedna z kolonii to jest Frajdzik Leśny, dlatego że ośrodek Szkoła Aktywnego Wypoczynku nazywa się Frajda i jest w Czarnocinie nad Zalewem Szczecińskim. Więc to też jest moje takie autorskie działanie, aby jakby ukierunkować ten wypoczynek dzieci bardzo tak terenowo, przyrodniczo, jeszcze bardziej leśnie niż jest cała Frajda. No i jeszcze do tego wszystkiego właśnie w mojej pracy codziennej te lovelasy też się troszeczkę przebijają przez wprowadzanie tych innowacyjnych projektów związanych z edukacją leśną dla klas lub, bo jeszcze w tamtym roku pracowałam w szkole, a teraz wróciłam do pracy w przedszkolu, więc teraz dla grup przedszkolnych, z mojego przedszkola. Kasiu, zwracam się teraz do Kasi Rosińskiej. Ty oferujesz między innymi leśne kąpiele. To jest jeden z rodzajów działalności, którą Rubecula prowadzi. Powiedz może kilka słów o tym, dlaczego właśnie taką działalność oferujesz, czy taką ofertę przedstawiasz? Ja może powiem, że to jest taka też na mojej ścieżce rozwoju i też zawodowej, to jest nowa rzecz, którą się zajmuję, bo zajmuję się nią od 2 lat, ponieważ to też jest nowa rzecz, która się pojawiła w ogóle w naszym kraju. Kąpiele leśne, ta nazwa pochodzi bezpośrednio od nazwy japońskiej, Shin-Ryoku, ponieważ kąpiele leśne właśnie tam się narodziły, kiedy to w latach 80. bardzo dużo ludzi umierało z przepracowania, po prostu właśnie z siedzenia w zamknięciu, z braku kontaktu z naturą, i tam zaczęto szukać sposobów na to, żeby to zniwelować. I narodziła się taka gałąź medycyny, która się nazywała medycyną lasu. Zaczęto sprawdzać, co konkretnie wpływa na polepszenie naszego zdrowia, co się zmienia dokładnie w naszym organizmie pod wpływem kontaktu z naturą. No i na podstawie tego opracowano właśnie takie spacery, które mogą poprawić nasze samopoczucie, nasze zdrowie, zarówno to fizyczne, jak i psychiczne. Więc kąpiel leśna to jest taki swoisty spacer, w którym najpierw odpowiednio też pobudzamy nasze zmysły, ponieważ wiemy, że w obecnym świecie nasze zmysły nierównomiernie są wykorzystywane, o niektórych zupełnie zapominamy, a głównie używamy wzroku i słuchu, więc przywracamy to czucie poprzez inne zmysły podczas takiego spaceru, a później też pogłębiamy tą naszą relację, więź z naturą i też tak bardziej metaforycznie jesteśmy w tym lesie. I to jest taki kierunek, który, ponieważ ja też zainteresowałam się od jakiegoś czasu psychoterapią i sama jestem teraz w ścieżce psychoterapeutycznej i znalazłam dla siebie taką drogę, żeby połączyć naturę z tą pracą terapeutyczną i zająć się taką ekoterapią, ekopsychoterapią. Więc to jest taki kierunek, który ja obrałam i ja osobiście bardziej go dedykuję osobom dorosłym, a w ogóle to bardzo dużo rzeczy związanych z naturą robię, działam w kontakcie z dziećmi, bo to też jest dla mnie bardzo ważne, właściwie chyba najważniejsze. Bardzo dziękuję. O tym wielopłaszczyznowym oddziaływaniu lasu pisze w swojej książce o zielonej inkluzji Joasia. Wspominasz tutaj o sferach i
oddziaływaniu w ramach poszczególnych sfer lasu. Mogłabyś kilka słów na ten temat, Joasiu, powiedzieć? Myślę, że tak, ale w ogóle jak teraz tak rozmawiamy, to sobie myślę, że na co ten las tak naprawdę nie oddziaływuje, moglibyśmy się zastanowić, prawda? Bo tak jak Kasia tu teraz powiedziała, że właściwie na wszystkie nasze zmysły i też na, właśnie na takie, których... No, znów nam się Joasia na chwilę zawiesiła, ale chyba już wraca. Nie. Jest jakiś problem. Mhm. O, już chyba wróciłam. Tak, tak. Wróciłaś. Wróciłam, tak. Ja może tak trochę naokoło opowiem, bo ja się i piszę właśnie bajki. No i tu jakość łącza niestety zawodzi, ale Joasiu, mam nadzieję, że już jest dobrze, bo teraz już chyba wróciło połączenie. Teraz już tak, przepraszam, to jakieś problemy techniczne. Teraz mnie słychać? Tak. Tak, słyszymy Ciebie. Możesz kontynuować. O, niestety Joasia się rozłączyła. To wobec tego ja wspomnę tylko o tych sferach, które Joasia wymienia w swojej książce. Wymienia takie sfery jak biochemiczną, mikrobiologiczną, percepcyjną, fizyczną, relacji, emocji i wreszcie sferę duchową. Być może jak Joasia wróci do nas, będzie miała jeszcze okazję o tym powiedzieć. Wracam do ciebie, Kasiu, właśnie. I chciałem nawiązać do gratosfery, która w Gdańsku istnieje. Określiłaś gratosferę jako projekt z potencjałem jeszcze nie do końca wykorzystanym. Cóż to za projekt, na kim on polega? O co w tym projekcie chodzi? To było w nawiasie, jeszcze nie do końca wykorzystanym. I tak, no taki krytyk się we mnie obudził, ponieważ kibicuję bardzo projektowi gdańskiemu. Polega na wprowadzeniu na teren przeszkolny już teraz właściwie do 30 placówek wiaty bądź kontenera, od kontenerów takich morskich. Właściwie projekt się zaczął, w kilku szkołach jest wiata. Ulokowanie takich magazynów na graty oraz właściwe przygotowanie opiekunów gratosfery, nauczycieli, którzy mają wspierać dzieci i na poziomie wczesnej edukacji wychodzić, no właśnie, w tygodniu kilkakrotnie, aby dzieciom dać wytchnienie i pozwolić im rozwijać swoją kreatywność, współpracę, rozwiązywanie problemów i wszelkie miękkie kompetencje, ale nie tylko. Jakby niesamowity projekt wzorowany na brytyjskich, no nie tylko, ale głównie akurat znam brytyjskie rozwiązania w szkołach publicznych. I o takie właśnie wyzwolenie uczniów, na tym mi zależy, bo nie każda szkoła ma w pobliżu las, nawet na długość spaceru bywa, że nie ma skwerków czy jakichś takich nieużytków, które można by wykorzystać i dać dzieciakom tam po prostu coś zbudować, stworzyć własną bazę. Gratosfera służy temu, aby z jej wyposażenia, czyli wszelkich... No właśnie, nieoczywistych przedmiotów, którym dzieciaki nadają nowe życie, można było coś stworzyć razem, wspólnie, we współpracy.
I to są jakieś rury, to są telefony na przykład, deska do prasowania, myślę o tych takich najbardziej oryginalnych, wózek sklepowy, ale też tuby, czasami kartonowe materiały, które są trochę mniej trwałe, jakieś drewniane elementy, stoły, krzesła. Widziałam uczniów, którzy właśnie odwracając stół robili z tego swoje bazy. Do czego zmierzam? Nie potrzebują zabawek, potrzebują przestrzeni i czasu i takiej swobody właśnie działania. Nauczyciele są wówczas jedynie towarzyszami, obserwatorami i pozostawiają dzieciakom decyzyjność, w jaki sposób, w jakich składach będą w przestrzeni właśnie na terenie szkoły się bawić. Projekt jest wspaniały, myślę, że warto go wspierać i promować. Sądzę, że jakby należy podjąć dalsze działania, tak aby zachęcać nauczycieli i rozwijać sieci wewnątrzszkolne, właściwie współpracy i takiego samokształcenia, dopingowania się wzajemnie, ale wróćmy do góry, bo wydaje mi się, że kluczowe jest, aby jednak znaleźli nauczyciele przestrzeń w planie zajęć, aby móc wyjść z dziećmi na 40 minut co najmniej, bo te graty z tych zamkniętych magazynów muszą zostać wyjęte, dzieci muszą rozwinąć się w zabawie i właściwie domknąć też, więc potrzebują też czas na ostatecznie posprzątanie. Nie zawsze plan lekcji pozwala na to, nie zawsze dostatecznie dużo odwagi mają w sobie, aby bez asystującego nauczyciela wyjść, niedostatecznie zaufania, jakby wciąż tutaj nad tym trzeba popracować, ale projekt jest piękny, realizowałam badania i widzę niezwykły potencjał w tym, ale skupić się należy na tym, że naprawdę zaspokaja potrzeby dzieci i daje szansę rówieśnikom być przewodnikami dla swoich kolegów, tak? Bez instrukcji od nauczyciela, bez jego aktywności, po prostu dzieciaki angażują się właśnie w czasie szkolnych zajęć, w przerwie na taką swobodną aktywność w lekcji i koncentracji, której wymaga udział w zajęciach klasowych. Więc fantastycznie, że wywołałeś ten projekt, ja naprawdę kibicuję mu i życzę, aby się rozwijał i wyszedł poza granice Gdańska zdecydowanie. Jeszcze chciałabym, żebyśmy w pewnym momencie też wrócili do kwestii kompetencji nauczyciela, oporu i lęku. Może nie teraz, ale prosiłabym, żebyśmy o tych problemach nauczycieli też jeszcze porozmawiali. No ja bym jeszcze tutaj dodała jedną rzecz. Kasia włączyła mikrofon, więc bardzo proszę, Kasiu. Bo to, Kasia, opowiadasz o projekcie Draposfery i bardzo mi się ten projekt podoba, a tak sobie myślę, że w ogóle fajnie by było zacząć od tego, żeby przywrócić dzieciom przerwy, żeby właśnie przerwy były na zewnątrz. Znam szkoły, w których tak jest i wiem, że to nie jest rzecz niemożliwa. Wszystko jest możliwe. Tak, i pewnie zależy od chęci nauczycieli, dyrekcji, tak. Ale bardzo właśnie zachęcam do tego, żeby zwrócić przerwy uczniom, żeby oni po prostu mogli się naprawdę wyszaleć, być w ruchu i wtedy móc sobie swobodnie wrócić na lekcję. To tak ode mnie. To znów jest skomplikowane, bo wydłuża czas przebywania dzieci w szkole i nie zawsze rodzice, dyrekcja, nie zawsze, pomimo tego, że pomysł może się pojawić, nie zawsze jest ta konsekwencja i upór, że to ma służyć dzieciom. Brakuje czasami zrozumienia ze strony nauczycieli, którym zmienia się grafik w pracy. Czasami brakuje zrozumienia ze strony rodziców. Tak, sprawa jest złożona. To prawda. Pozwólcie, że wyświetlę teraz pytania z czatu. Pani Agnieszka Łęcka spytała, czy wystarczy chodzić po lesie, łące, podwórku, czy potrzebny jest dzieciom kompetentny przewodnik, towarzysz? Może tu jest istota outdooru? Czy trzeba realizować lekcje w naturze, czy wystarczy się po niej przejść? Jakie cele stawiamy dzisiaj edukacji naturalnej i jakie musi spełniać kryteria? Która z was miałaby ochotę zmierzyć się z tym pytaniem? Ja Marta, i to może najpierw Marcie oddam głos, a potem Kasiu tobie, dobrze? Kasiu, oddam ci z chęcią, tylko chciałabym się tutaj wypowiedzieć, ponieważ pytanie zadała bardzo ważna dla mnie osoba,
to jest pani Agnieszka, która pozwoliła mi realizować moje zielone serce, ponieważ jest dyrektorem przedszkola niepublicznego Kacper, w którym jako pierwszy realizował się mój projekt Czas na las i była to właśnie edukacja leśna. Więc jakby tutaj nie mamy w ogóle wątpliwości co do tego, jakie kompetencje powinien posiadać nauczyciel. To, że powinien być towarzyszem i kompanem, to jakby jest podstawowa idea edukacji takiej na zewnątrz, że nie ma tutaj mądrzejszych i mniej mądrych i ważniejszych i mniej ważnych, tylko idziemy tam i jesteśmy na równi. Kasia na pewno nawiąże do tego chociażby taką kwestią jak mówienie sobie po imieniu w leśnych przedszkolach pomiędzy dorosłymi a dziećmi. Więc tak, wystarczy się przejść po tej naturze, żeby ta lekcja się zrealizowała, a nie musi być tam wcale tematu, nie musi tam być ważnych rzeczy do zrealizowania, nie musi być tam ważnej wiedzy do przekazania. Potrzebne jest po prostu bycie tam razem. Przypomnę tylko o zachwycie i przygodzie, tego jednak szukamy. Może nie podstawy programowej, ale warto sięgać po zachwyt. I teraz Kasiu, tobie oddaję głos. Dobrze, ja tak się bardzo wyrywałam, bo to jest taki, czuję, że to jest taki dla mnie bliski temat, bo ja się często z tym spotykam, ponieważ ja jestem z wykształcenia biologiem, więc mam wiedzę przyrodniczą, ale obserwuję to, co się dzieje w obszarze edukacji leśnej, outdoorowej, plenerowej. I uważam, że najważniejsze jest to, żeby dzieciom towarzyszył autentyczny dorosły. Czyli tutaj w przypadku edukacji plenerowej uważam, że autentyczny to też taki, który autentycznie ma relację z naturą, autentycznie ją lubi, ją kocha, autentycznie się zachwyca, bo jeśli ten dorosły się będzie zachwycał, bo on zobaczy, że jakiś owad chodzi, wow, tutaj coś chodzi, dzieci od razu w to wchodzą. I nawet i wtedy ta nauka też zadziewa się po prostu naturalnie, czyli bez tego założenia, że my idziemy konkretnie po to, żeby czegoś dzieci nauczyć. I tu bym była za tym, czyli ja bym bardziej, ja bym inspirowała nauczycieli do tego, żeby oni się czuli dobrze, naturalnie w naturze, podnosili swoje kompetencje, ale budowali cały czas tą swoją relację z naturą, dawali sobie też przestrzeń na niewiedzę, bo dużo, wiecie, ja się wyspecjalizowałam w ornitologii, bo też mam też wiedzę po prostu przyrodniczą, ale bardzo często nie wiem, jaki owad chodzi pod naszymi nogami obok i potrzebuję sprawdzić, dojść do tej informacji, więc też przyzwalanie sobie na to, że ja nie wiem, ale mogę się dowiedzieć, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy możemy szybko znaleźć daną informację, więc ja myślałabym o takim dorosłym. Właśnie to jest dla mnie kompetentny dorosły w naturze, w plenerze, to tak, to ode mnie. I teraz pozwólcie, Joasiu, zanim oddam ci głos, to jeszcze jedną kwestię z czatu pozwolę sobie wyświetlić. Pani Aleksandra Małek zwróciła uwagę na, jak sądzę, ważną kwestię. Kasiu, gdybyś wyciszyła mikrofon tylko, zniknie nam wtedy ten efekt akustyczny. Pani Aleksandra napisała, myślę, że warto też wspomnieć o złej robocie, którą wykonują media. Wiosna przynosi zawsze wysyp doniesień o kleszczach, zabójcach, mordercach, chrząszczach i owadach, które tylko czekają w lesie. Z moich leśnowiejskich doświadczeń wynika, że część rodziców obawia się zagrożeń, które media często wyolbrzymiają albo którym można przeciwdziałać. No i z tym związane jest jeszcze pytanie, które tych komentarzy jest dzisiaj tak dużo, że przyznam szczerze, nie nadążam z ich śledzeniem.
ale jeszcze chciałem wyświetlić pytanie, które pani Małgorzata Centner-Gus sformułowała i to jest pytanie skierowane pod waszym adresem. Czy i jakie macie panie sygnały od otoczenia, nie chodzi o rodziców dzieci, o waszych działaniach? Pytam, gdyż sama słyszę bardzo różne, począwszy od zachwytów i zazdrości. Moje dzieci nie miały możliwości doświadczać takiej edukacji, przez ostrą krytykę, kto pozwala na takie coś w takim brudzie, aż do podejrzeń o sekciarstwo. No to właśnie spróbujmy powiedzieć o tym, z jakimi reakcjami spotyka się wasza działalność. Joasiu, czy ty chciałabyś teraz zabrać głos? Czy mnie słychać? Tak. Tak. O, super, bardzo się cieszę, że wróciłam i mam nadzieję, że już tak zostanie. Ja chciałabym w ogóle powiedzieć jeszcze, dopowiedzieć do tego, co mówiła Kasia o towarzyszu takim, o towarzyszu natury, bo dzisiaj żeśmy przywołali tą książkę Kalosze pełne kijanek, zresztą fantastyczną, myślę, że świetna lektura dla każdego. I tam właśnie jest taka koncepcja takiego towarzysza natury takiego, i tam nawet właśnie Scott pisze, że powinien być, znaleźć się w życiu dziecka choć jeden taki autentyczny dorosły, który będzie z nim w ten świat przyrody wchodził i to jest też taki piękny trening uważności i takiego dostrzegania w ogóle przyrody. Ja mam na przykład też takie doświadczenia po spacerach ornitologicznych, już nie patrzę zupełnie w ten sam sposób na park, na drzewa i właściwie spacer, myśmy się może tam 50 metrów poruszyli w ciągu 2 godzin, a zobaczyliśmy tak wiele i to było tak absolutnie niesamowite, że myślę sobie, że jakby no, takim prawem dziecka jest właśnie też taki dorosły, który z nim będzie w tej przyrodzie, który nie będzie wiedział wszystkiego, ale to wiele rzeczy można sprawdzić, ale który się z nim pozachwyca. I to tak bardzo potrzebowałam powiedzieć, a nie chciałam przerywać. Natomiast chciałabym się też odnieść może do tych wszystkich zagrożeń. Myślę sobie, że my w ogóle nie żyjemy w bezpiecznym świecie i jest bardzo wiele różnych zagrożeń, które gdzieś tam na nas czyhają. I tutaj dla mnie taką głównym takim remedium jest po prostu rozmowa. Rozmowa z rodzicami, z opiekunami o różnych ich lękach związanych właśnie z wychodzeniem. I muszę powiedzieć, że podczas takich rozmów często pojawia się na przykład temat kleszczy i rodzice sami przyznają, że głównie kleszcze, które gdzieś tam udaje im się, znaczy na nieszczęście złapać, wcale nie pochodzą z lasu, tylko na przykład ze spaceru, nie wiem, po mieście. I to są w ogóle takie, czasami takie absurdy i śmiejemy się z tego i rozmawiamy wszyscy o tym i oswajamy gdzieś te nasze strachy i lęki i zastanawiamy się też jakby taki rachunek zysków i strat też, nie? Patrzymy, co możemy zyskać przez wychodzenie, ale w ogóle chciałam powiedzieć, że to jest, że podstawą w ogóle wszystkiego jest rozmowa, jest relacja i bycie z innymi ludźmi właśnie i myślę sobie, że ta natura też jest takim świetnym miejscem do tego i bardzo wiele dobrych rzeczy zadziewa się właśnie w naturze, w lesie, w parku, ale też na trawniku przy szkole, też na przykład jeśli przy szkole rośnie jedno drzewo i na przykład jest to kasztanowiec, to ja mam też takie doświadczenia, że po prostu wszyscy kochają to drzewo, chodzą po te kasztany, czekają aż one dojrzeją, obserwują to i ta natura, ta przyroda, ten las wcale nie musi być jakiś taki, to nie musi być jakaś wielka wyprawa do tego lasu, ale to też może być obcowanie z tym, co po prostu mamy pod ręką. Tak sobie myślę. Tak na szybko i też z takim przestrachem, czy mnie wyrzuci i czy się uda, czy się nie uda, ale się udało. Bardzo dziękuję. Do tego już, Marto, oddaję ci głos, ale do tego wątku nawiązuje również Martyna Tarnowska, pisząc, edukacja naturalna często spłycana jest tylko do wyjść w naturę, a przecież edukacja naturalna to też naturalne metody
uczenia się, szukania po omacku, podążania za uczniem, uchwycenia momentu jego ciekawości i dawanie możliwości rozwoju. To zdecydowanie nie założenia nauczyciela, czego uczeń ma się nauczyć poza klasą szkolną, napisała Martyna, a teraz już oddaję głos Marcie. Ja tylko tak chciałam nawiązać do tych kleszczy, bo to też jest taka trochę nasza Baba Jaga, ale myślę, że wynika to troszeczkę też z takich utartych przekonań, a nie popartych wiedzą i jakby pozyskaniem tych informacji, jak w ogóle ten kleszcz funkcjonuje i komu zagraża i gdzie on jest i jak się przed nim ochronić. Myślę, że tutaj to jest nasze zadanie, żeby przepracować to z dorosłymi czy z rodzicami dzieci, których pracujemy i po prostu przekazać nasze doświadczenia w tym temacie, zaproponować formy ochrony, które my używamy i które dzieci mogą używać, no bo wiadomo, że to jakby jest naruszone ich poczucie bezpieczeństwa i zagrożenia, chcą chronić swoje dzieci i nie ma w tym nic złego, że się boją o nie. Ja sama też co roku robię choćby testy na borelioza, bo mimo tego, że stosuję różne formy, wiele form ochrony jednocześnie, to jednak też nigdy nie wiadomo, jak to się może zakończyć. Dlatego to jest nasza praca, żebyśmy po prostu uświadamiali i tłumaczyli, co możemy zrobić i jak możemy się ochronić, żeby uniknąć tego spotkania, a jak już ono się wydarzy, to co można zrobić dalej z tym? Wracam jeszcze do tego pytania o reakcje na waszą działalność, społeczne reakcje. W komentarzu, który wyświetliłem wcześniej, pojawiły się takie skrajne reakcje. Z jednej strony zachwyt, z drugiej strony potępienie czy negacja tego typu działań. A jak to jest w waszym przypadku, Kasiu? Zwrócę się teraz do Kasi Rosińskiej. Ty prowadzisz między innymi leśne przedszkola, ale prowadzisz też tą Rubeculę, o której wspomniałem. Z jakimi reakcjami się spotykasz najczęściej? To szczerze mówiąc, też zależy od rodzaju tej działalności, bo zaczęłaś od leśnego przedszkola, czyli ja prowadzę leśną bazę Bliczek i do nas trafiają rodzice, którzy wiedzą, co ich czeka w leśnym przedszkolu, więc oni są zdecydowani, oni tego chcą, to jest ich wybór i są bardzo świadomi, więc tutaj jest wsparcie z ich strony, zrozumienie i chęć tego, żeby ich dziecko doświadczyło tego, co może doświadczyć w warunkach leśnego przedszkola. I to jest jedna grupa rodziców. Mogę powiedzieć też o zmianie, jaka nastąpiła, ponieważ ja moje przedszkole zakładałam w 2016 roku, a rok wcześniej powstały w ogóle pierwsze leśne przedszkola w Polsce, czyli to był 2015. I pamiętam, ja zaczynałam z grupą sześciorga dzieci, a teraz mam dwie grupy, łącznie około 30 dzieci. Więc zaufanie do tej formy edukacji przedszkolnej było bardzo małe i widzę, jak na przestrzeni lat to zaufanie się zwiększyło. I widzę, że wręcz jest zapotrzebowanie na leśne przedszkola. Bo po prostu jest coraz więcej chętnych rodziców. Ja na przykład mam, nie mogę więcej dzieci do siebie przyjąć, bo nie mam po prostu takich warunków. I to jest jakby jedna grupa. Później mogę powiedzieć o grupie rodziców na przykład ze szkół takich normalnych, systemowych szkół. I tu jest bardzo różnie, bo są rodzice wspierający, którzy też są w pełni zrozumienia, ale miałam na przykład taki przypadek, kiedy dziecko pobrudziło się w czasie zajęć i rodzic powiedział, że będzie chciał, żeby szkoła odkupiła kurtkę, bo to była nowa kurtka i została zniszczona podczas zajęć terenowych. Więc ja mam też jakby w swojej historii taki przypadek.
Tutaj jeszcze było coś, takie sformułowanie, że to sekciarstwo, tak? Dobrze pamiętam to pytanie. Tak sobie myślę, że ja nie dostałam wprost nigdy takiego określenia, że to, co robię, to jest sekciarstwo, ale na przykład niektórzy patrzą z przymrużeniem oka na kąpiele leśne, o których już dzisiaj mówiliśmy, nie? Że ktoś sobie coś tam wymyślił i zabiera ludzi do lasu, więc z takim określeniem też się spotkałam. Natomiast co jest dla mnie ważne, że osoby, które uczestniczą w zajęciach, niezależnie czy to są dzieci, czy to są dorośli, naprawdę po zajęciach w większości, nie wiem, może 99%, to są osoby, które są zachwycone tym kontaktem z naturą i tym, że one mogły tam być. I myślę, że to jest najważniejsza rekomendacja tego, co my robimy. I proszę, wycisz mikrofon. I jeszcze jedno ważne pytanie, które pojawiło się w czacie. Powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy, ale jeszcze nawiązując do tego, o czym Kasia powiedziała a propos szkół publicznych, tutaj nazwanych w tym pytaniu szkołami systemowymi, pani Dominika Biernacka spytała, czy staracie się zachęcać do edukacji plenerowej i szkoły systemowe? Czy to się wam udaje? Czy są tym zainteresowani rodzice dzieci i czy dyrekcja szkoły jest temu przychylna? Która z was miałaby ochotę zmierzyć się z tym pytaniem? Kasiu, ty chciałabyś? Ja niespodziewanie może, ale nie mogę się powstrzymać, bo poprzednie pytanie odnośnie także jakichś związków z sektą mnie zaintrygowało. I myślę sobie, że czasami studenci mogą mnie postrzegać jak sfokusowaną na jakiś jeden temat, ponieważ jestem bardzo tutaj taka wręcz kategoryczna w tym oczekiwaniu. Wychodzimy z sali, nie ma w ogóle wytłumaczenia, nie ma ociągania się, musicie to przeżyć i doświadczyć. Staram się szukać okazji, aby zaproponować studentom obejrzenie filmów, które pokazują dzieci przeżywające zachwyt w przyrodzie, w lesie, i tu myślę o fantastycznym filmie Dzieciństwo norweskim, po prostu rozbudza wyobraźnię i daje wrażenie, że się uczestniczy w życiu tych dzieci, podgląda się je i mam kilka takich skarbów, którymi dzielę się jako materiałem dydaktycznym. Więc tak, myślę, że niektórzy studenci mogą oceniać, że mam, że jestem zakręcona, tak? Myślę sobie teraz o Agnieszce Kuźbie i Zielonej Zarazie, więc ja jestem w takiej mniejszej skali, ale rozkwitam, listki puszczam właśnie w przestrzeni uniwersytetu. I jeszcze, skoro już zabrałam głos, nawiązując do tego, o czym wspomniała Asia, o relacji z rodzicami i o komunikacji, o rozmowie, myślę, że to sprawiało, to mnie uskrzydlało i to też jest niezwykłe, kiedy prowadzi się projekt, za który się całym sobą odpowiada, a jednocześnie jest to tak zgodne z twoimi wartościami i czujesz, że naprawdę stworzyłaś taką społeczność. Ja tak się czułam. I rzecz w tym, że ta moja misja, o której już wspominałam, rozkochanie dzieci w przyrodzie, obowiązywała też w odniesieniu do rodziców. I to, co byłam w stanie zrobić wraz z nauczycielkami, wraz z całą kadrą, to tak planować wszelkie wydarzenia, i to zrobiłyśmy z pełną świadomością, wszelkie wydarzenia, które odbywały się w przedszkolu, w życiu naszego przedszkola uniwersyteckiego, były realizowane poza budynkiem, poza salami, w lesie, na placu zabaw, na boisku, między akademikami, tak aby rodzice zobaczyli dzieci swobodnie bawiące się w przyrodzie, aby przeżyli to też, współuczestniczyli i jednocześnie uwierzyli, że to ma sens, że to jest fantastyczne, że należy dzieci wspierać.
Więc przeżyć, doświadczyć, to chyba jest po prostu punkt wyjścia. Dlatego też wspieranie nauczycieli, o którym tutaj w tym pytaniu była mowa, i wspieranie szkół systemowych musi chyba opierać się na warsztatach uczestniczących, aktywizowaniu ich, tak żeby przeżyli, by móc wtedy przenieść to, już wierząc w sens tej pracy, przenieść to do własnej praktyki. Oddaję głos koleżankom. To Marto, teraz ciebie poproszę. Ja bym może tak powiedziała o takiej troszkę stronie formalnej. Tutaj sobie też zapisałam, bo myślę, że jedno pytanie było wcześniej, które nawiązuje też do tego, jak można to zrobić w szkole systemowej. Zapytała pani Małgorzata, przepraszam, jeśli źle przeczytam nazwisko, Michel. Co to jest, co jest autorskim w tym, że dzieci spędzają czas na świeżym powietrzu? No, my wiemy, że nic, ale czasami potrzebne są takie formalne dokumenty na to, aby móc to robić na większą skalę albo móc to robić poza swoim etatem. Ja na przykład w szkole publicznej pracowałam przez 2 lata i byłam tam na etacie w oddziale przedszkolnym w zerówce, gdzie miałam swoje godziny do wypracowania, ale udało mi się uzyskać zgodę z gminy na to, aby prowadzić innowację pedagogiczną opartą właśnie o edukację leśną, i musiało mieć to formalne jakby ramy ze względu na to, że wychodziło to poza zakres moich obowiązków i poza moje godziny pracy, były to moje godziny jakby ponadwymiarowe, za które gmina musiała dodatkowo zapłacić, więc formalnie musiała być na to napisana innowacja, aby mogło wszystko odbywać się zgodnie z prawem. Ale tak, jest to w publicznej szkole też możliwe, nawet jeśli ktoś jest pracownikiem tej szkoły, a nie są to zajęcia dodatkowe, bo nie wiem, w jakiej formule Kasia prowadzi dziką klasę, czy jest to na zasadzie takich jednorazowych wyjść, za które rodzice na przykład płacą, albo szkoła, bo tutaj dzieci za nic nie płaciły, było to po prostu opłacane przez gminę w ramach mojego jakby dodatkowego etatu. Więc jest to możliwe i jakby myślę, że szkoła publiczna czy szkoła prywatna to nie ma najmniejszego znaczenia. W tej szkole, w której pracowałam, też były świetne praktyki i wiele razy to widziałam, że nauczyciele przedmiotowcy wychodzą do lasu, ponieważ las mieliśmy za ogrodzeniem szkoły, także naprawdę dosłownie 2 kroki, i realizowali tam język polski, historię, no o WF-ie nie mówiąc, no bo WF to jakby tylko pogoda sprzyjała, to tam całe bloki się odbywały, w ogóle dzieci nie były w szkole, tylko wszyscy realizowali wychowanie fizyczne właśnie w tym lesie, ale i panią od biologii widziałam tam, i nawet panią od angielskiego, także takie praktyki są, to są świetne praktyki, dobre, należy je wspierać i są one możliwe, więc jakby szkoła systemowa, nie ma nic tutaj do tego, to jest kwestia tylko ludzi, podejścia, zaangażowania, chęci i otwartego po prostu umysłu na to, że można i że się da, po prostu, że się da, że jeżeli jest ktoś chętny, kto będzie podejmował takie działania, to trzeba go po prostu wspierać i kłaść mu te róże pod nogi, a nie kłody. No i przychodzi taki moment, w którym zmierzamy do końca naszego spotkania. Nie o wszystkim oczywiście nam się udało powiedzieć, nie na wszystkie pytania udało się odpowiedzieć, ale jeszcze jedno pytanie pozwolę sobie wyświetlić. Pani Aleksandra Małek spytała, czy poza działalnością prowadzą Pani jakąś własną aktywność w przyrodzie? Jeśli tak, to co to jest? To dajcie się poznać również z tej strony. Kasiu, chcesz rozpocząć, tak? Ja bym chciała powiedzieć o takim swoim doświadczeniu. Nie wiem do końca o co pani tu chodzi w pytaniu, ale ja mogę powiedzieć tak, że miałam taki moment, że prowadziłam prawie codziennie zajęcia z grupami dzieci i przyszedł do mnie taki czas, że wow, ja bym chciała pójść sama do lasu. Więc dla mojego zdrowia psychicznego robię sobie też po prostu takie swoje samotne wyprawy. Ja bym to nazwała włóczeniem się.
Czyli ja wtedy, szczerze mówiąc, nie mam konkretnego celu. Po prostu idę, żeby doświadczyć lasu, pozwalam sobie na zaciekawienie, na zatrzymywanie się i przyglądanie się i chłonięcie tego lasu tak, jak mi się chce w swoim tempie i to, co mi on daje. Więc mogę powiedzieć, że tak, że dla swojego zdrowia, dla tej równowagi potrzebuję też być w naturze, w kontakcie z naturą, tylko ja i natura. I sobie to dawkuję również, tak. Dzięki, dzięki Kasiu. I jak zwykle poproszę o wyłączenie mikrofonu. Joasiu, a ty co robisz poza edukacją leśną? Nie leśną, tylko outdoorową, przepraszam. To ja się tutaj tak odsłonię, bo jestem fascynatką muminków i las bardzo postrzegam literacko. I mam tutaj takie przezwisko w domu moim. Mówią na mnie, że jestem paszczakiem z muminków i chodzę z tym szkłem powiększającym i oglądam rośliny, kolekcjonuję suszę, zastanawiam się, jak je wykorzystać najlepiej, kiedy kwitną i w ogóle robię jakieś przetwory i tak dalej, więc ja, mnie to bardzo właśnie pasjonuje, takie, też takie włóczenie się z taką uważnością na rośliny, czasem sama, najczęściej z córką i takie też poszukiwanie takich inspiracji właśnie do leśnych opowieści. Potem jakby te doświadczenia zdobyte w lesie, na łące przekładam na opowieści, na bajki, na historie dla dzieciaków albo właśnie dla mojej córki. Nie zdążymy już powiedzieć o bajkach leśnych, ale odsyłam do twojej książki, Joasiu, gdzie również o tym piszesz. A teraz już oddam głos Kasi. Kasiu, a ty co robisz dla siebie w tym zakresie? Dawniej wyciągałam dzieciaki i męża, jeszcze nie mieliśmy psa, na spacer, oddając dzieciakom mojej młodzieży obecnie przewodnictwo. I to były nasze wędrówki, włóczenie się owszem, ale tajemniczymi ścieżkami, które scenariusze dla właściwie mapy dla tych naszych wypraw wymyślały dzieci, często na zmianę, rywalizując, kto będzie odpowiadał za który zakręt i na skrzyżowaniu. A ostatnio odkrywam, nadal jest co odkrywać dla mnie, Trójmiejski Park, bardzo cieszy mnie to, że jest tyle lasów w Gdańsku i odkąd mam psa, jest to border collie, bardzo wymagający aktywności ruchowej. Szalenie cieszę się, że mam taką kumpelę do wędrówek i tak, po prostu spacery leśne, to jest to, co przez cały rok okrągły mnie zachwyca, ale prowadzę też z mężem ogródek, dość duży, dający nam dużo frajdy, a jednocześnie czekam na otwarcie sezonu, żeby go pielęgnować i na pewno tam będę spędzała dużo czasu. Tak. No i jeszcze Marto, ciebie poproszę. To, co robię, zakiełkowało, kiedy stworzyłam z moim mężem rodzinę. Mój mąż z wykształcenia i swoją pracę zawodową realizuje pracując w lesie, jest leśnikiem. I jakby to on wzmógł we mnie potrzebę bycia na zewnątrz, pokazał mi różne formy spędzania czasu tam dzięki temu jakby zrozumiałam przyjemność i zachwyt bycia w tej przyrodzie i samą wartość spędzania w ten sposób czasu. Spanie pod namiotem w Sylwestra w Bieszczadach, proszę bardzo, to my. Wejście z rocznym dzieckiem i w nosidle i czterolatkiem za rękę na Preikestolen w Norwegii, to znowu my. Jesteśmy rodziną outdoorową, spędzamy bardzo dużo czasu podróżując busem. Możecie nas poznać jako gdzieś na dziko. Polecam Instagram, bo Facebook już troszeczkę zaniemógł w tym temacie. Blog też jest troszkę zaniedbany, ale o tej samej nazwie.
Możecie właśnie tam sobie odszukać różnych naszych historii i wydarzeń. Generalnie nie ma nas w domu, o tak bym to nazwała. Bardzo, bardzo dziękuję. Słuchajcie, i na zakończenie, jeżeli jest taka kwestia, która nie wybrzmiała w trakcie naszej rozmowy, o której nie mówiliśmy, a chciałybyście o niej koniecznie wspomnieć, to jest ten moment, kiedy możemy to zrobić. Więc ostatnia runda. Kasiu, do Kasi Rosińskiej się zwracam, zacznę od ciebie. Dla mnie to taka najważniejsza rzecz, ona wybrzmiała tutaj, ale ja jeszcze to podkreślę, bo dla mnie to jest bardzo ważne. Ja założyłam leśne przedszkole i wiem, że mam ograniczoną ilość miejsc dla tych dzieci. Moim marzeniem jest, żeby kontakt z lasem, z naturą, przyrodą miało większość dzieci w Polsce. I ja właśnie zachęcam do tego, żebyśmy byli odważni w tym, żeby oddolnie zmieniać to, co jest w szkołach czy w przedszkolach. Że naprawdę w dużej mierze to zależy często od nauczyciela albo od rodzica, czy w ogóle dzieci zaczną wychodzić w plener. Więc ja po prostu chcę dodać otuchy i powiedzieć, żebyśmy to robili i żebyśmy się nie bali, bo takich zielonych osób jest bardzo dużo w Polsce, tylko że jesteśmy rozsiani. I pamiętam właśnie na kursie edukacji animacji przyrody, po pierwszej edycji, pamiętam, że na tym zjeździe kończącym ktoś nazwał nas, że jesteśmy takim plemieniem zielonym. I rzeczywiście tak jest, że po prostu tych osób, którym zależy na tym, żeby dzieci spędzały dzieciństwo w plenerze, jest nas naprawdę bardzo dużo. I pamiętajmy o tym, mimo że czasami mamy kłody pod nogami i nie wychodzi nam to tak, jakbyśmy chcieli, albo coś się nie da z przyczyn formalnych. To kibicuję wszystkim osobom, które oddolnie próbują coś zmienić. No i dodajmy od razu, że tych osób, które realizują tego typu edukację w trakcie dzisiejszego spotkania tutaj jest z nami bardzo dużo, o czym świadczą między innymi te wszystkie adresy, które Państwo podaliście. Kasiu, wyłącz mikrofon, o właśnie, a ja przekażę głos teraz Joasi. Joasiu, co chciałabyś jeszcze dodać do tego, o czym tutaj zdążyliśmy powiedzieć? To ja mam takie dwie rzeczy. Pierwsza taka wielka zachęta i też taka prośba i konieczność edukowania naszych przyszłych nauczycieli na studiach, jak o tej potrzebie wychodzenia na zewnątrz, o tej potrzebie jakby nawiązywania tego kontaktu z naturą. Ja to od jakiegoś czasu robię i to są takie bardzo, bardzo niesamowite zajęcia, bo nawet jeśli na początku jest jakiś opór do tych najróżniejszych działań, czy to one będą przez sztukę na przykład, bo ja też bardzo lubię w ten sposób działać, to potem pojawia się tyle refleksji, tyle takich niesamowitości na tych zajęciach, że sobie myślę, że to jest niesamowicie właśnie ważne, żebyśmy już koniecznie na tym etapie też o tym dużo i ciekawie mówili, ale nie tylko mówili, ale też robili i doświadczali. To jest taka jedna z takich rzeczy, o których teraz pomyślałam. A druga, że jeśli mamy dzieci, jeśli w szkołach naszych dzieci no, nie da się z jakichś powodów realizować edukacji outdoorowej, to zawsze są właśnie te oddolne inicjatywy, zawsze jacyś chętni rodzice się znajdą, z którymi można coś wspólnie zorganizować. Albo właśnie zaprzyjaźniona biblioteka, która odda na przykład taras swój i pozwoli tam zrobić ogródek. I myślę sobie, że zawsze coś się da zrobić, tylko trzeba znaleźć sobie chęci, a ludzi chętnych do pomocy, no albo mam takie duże szczęście, albo po prostu nie brakuje. Bardzo dziękuję. Marto, do ciebie teraz się zwrócę. No ja myślę, że wszyscy jak tutaj jesteśmy, to na pewno mamy świadomość tego, jak to wszystko jest ważne.
więc teraz tylko musimy zrobić ten pierwszy krok, czyli krok za próg i zacząć to wszystko realizować i po prostu niech ta odwaga dogoni nasze marzenia i miejmy siłę i determinację, żeby walczyć o to, co jest ważne i żeby to dzieciństwo jednak nie było zagrożone. Bardzo dziękuję. No i Kasiu, tobie zawdzięczamy w ogóle to spotkanie. Jesteś inicjatorką, jeżeli mogę tak to określić, tego, że tutaj w Akademickim Zaciszu o edukacji outdoorowej rozmawiamy. Co jeszcze do tego, co wybrzmiało tutaj, dodałabyś ze swojej strony? Och, lista jest długa, ale wiem, że powinnam zamknąć to w kilku zdaniach. Chciałabym dodać odwagi tym nauczycielom, tym edukatorom, tym dyrektorom, tym odpowiedzialnym za powoływanie nowych placówek, dodać odwagi do tego, aby dzieciom zapewnić możliwość wyjścia. Spójrzcie na to jak na nowe zasoby, jak na szansę, a to, co was może spotkać i zaskoczyć też dzieci, to właśnie ta nieprzewidywalność, ta niespodzianka jest tutaj pokusą. I przypominam sobie zajęcia przy Instytucie Logopedii, gdy siedzieliśmy na trawniku wśród starych drzew, ale jednak to tylko wycinek jakichś 100 metrów może zielonego trawnika. I przyleciały najpierw, Kasia pewnie wiedziałaby, jakie to były odgłosy, ja nie spróbuję naśladować, dzięcioły zielone na drzewo, para albo nie wiem, rodzeństwo, w każdym razie krzyk, klarum, jakie podniosły, to było coś niebywałego, oczywiście rozproszyło nas i gdybym się miała skupić na realizacji podstawy programowej, tak uparcie, no to nie byłoby możliwości, aby to zakłócenie przebiegu zajęć nie spowodowało mojego nie wiem, zdenerwowania, ale naturalnie nie to było celem, zawsze sięgam po to, co takie właśnie niespodziewane. Ignorancja niektórych studentów w obliczu takiego zjawiska, no to nie są pospolite ptaki, które spotykają na co dzień, a części zachwyt spowodował, że rozbudziła się dyskusja i naprawdę przeżyliśmy to razem. I właśnie chyba o to chodzi w edukacji poza budynkiem szkolnym, poza klasą, aby przeżyć coś wspólnie i z tych doświadczeń nauczyciel może czerpać w dalszej swojej pracy. To podnosi jakość edukacji po prostu. Myślę, że to jest jakiś taki wniosek główny, który wyciągam z naszego spotkania dzisiejszego. Możemy poprawić jakość edukacji naszych dzieci. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Chcę, korzystając z okazji, podziękować wam za to, że zechciałyście ten środowy wieczór spędzić właśnie tutaj w Akademickim Zaciszu. Chcę podziękować tym wszystkim, którzy z nami byli i nadal jeszcze są. Jest z nami nadal bardzo dużo osób na żywo. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, pytania, których nie zdążyłem w większości postawić, za co przepraszam najmocniej, ale dla nas, to znaczy myślę tutaj o uczestniczkach i o mnie, o uczestniczących w tym spotkaniu, będzie okazja, żeby do tych komentarzy wrócić. Było ich rzeczywiście dzisiaj wyjątkowo dużo. Także przyjmijcie wszyscy Państwo nasze podziękowania za to, że tutaj z nami tego wieczoru byliście. No i jeszcze na zakończenie pozwolę sobie zapowiedzieć, że za tydzień porozmawiamy o bardzo kontrowersyjnej szkolnej praktyce, jaką jest ocenianie zachowania. No i w tej kwestii wypowiadać się będą trzy znawczynie problemu. Pani profesor Sylwia Jaskulska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz dwie panie z jednej z poznańskich szkół, których nazwisk nie mam w tej chwili przed sobą, a nie chciałbym tu niczego zniekształcić, ale szczegóły pojawią się niebawem. W każdym razie już dzisiaj zapraszam. No i cóż, pozostaje nam powiedzieć Państwu dobranoc. Do widzenia, dziękujemy. Dobranoc. 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 Do zobaczenia w zieloności. No właśnie.